Wir haben gesungen in unserem Lied von der Gnade Gottes. Ich bin in unserer Kirche, ich bin in unserer Kirche. Und wir haben gerade gelesen, dass der Herr Jesus mit 7 Broten und wenigen Fischen alle satt gemacht hat. Wir haben auch gelesen, dass der Herr Jesus mit 7 Stücken Chlebów nakarmił tyle ludzi i zebrano jeszcze tyle okruchów. Und ich möchte gerne 7 Stellen aus dem Hebräerbrief lesen. Chciałbym też przeczytać 7 miejsc z listu do Hebrajczyków, in denen wir die Gnade finden. Których znajdziemy łaskę. Die erste Stelle in Kapitel 2, Vers 9. Pierwsze miejsce z drugiego rozdziału 9 wiersza. I do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersz 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Im ersten Teil dieses Briefes an die Hebräer von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4. W pierwszym odcinku tego listu, od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza do drugiego rozdziału, czwartego wiersza, wird der Herr Jesus beschrieben in seiner Herrlichkeit als Sohn Gottes. Jest opisany Pan Jezus w swojej chwale jako Syn Boży. Er ist erstens der ewige Sohn Gottes. On jest po pierwsze odwiecznym Synem Bożym. Gott selbst, Gott der Sohn. Samym Bogiem, Bogiem Synem. Aber er ist auch als Mensch der Sohn Gottes. Ale również jako człowiek jest on Synem Bożym. Denn er ist gezeugt worden von Gott, dem Heiligen Geist. Gdyż on został poczęty przez Boga Ducha Świętego. Dieser Mensch, Jesus Christus, der von Maria geboren wurde, ten człowiek, Jezus Chrystus, który narodził się z Marii, ist als Mensch auch Sohn Gottes. Jako człowiek jest również Synem Bożym. Das sind zwei Dinge. To są dwie rzeczy, które możemy oglądać. Er ist der ewige Sohn, odwieczny Syn, und er ist auch als Mensch Sohn Gottes. I również jako człowiek Boży Syn. Und diese Herrlichkeit wird im ersten Teil des Briefes beschrieben. I ta chwała opisana jest w pierwszej części tego listu. Und dann von Kapitel 2, Vers 5 an, wird seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen beschrieben. A od drugiego rozdziału, od piątego wiersza, opisana jest jego chwała jako Syna Człowieczego. Und Sohn des Menschen ist mehr als die Tatsache, dass er einfach ein Mensch ist. A Syn Człowieka to jest coś więcej niż po prostu bycie człowiekiem. Der Herr Jesus ist wahrer Mensch. Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Mensch wie wir ohne die Sünde. Ale człowiekiem tak jak my, oprócz grzechu. Es gibt viele Menschen. Na ziemi żyje wiele ludzi. Aber es gibt nur einen, der Sohn des Menschen ist. Ale tylko był jeden taki, który nazwany jest Synem Człowieczym. Das ist der größte, der herrlichste unter den Menschen. On jest tym największym, najwspanialszym pośród ludzi. Und das ist unser Herr Jesus. I to jest nasz Pan Jezus. Ich möchte kurz die Linie der Gedanken zeigen von Kapitel 2, Vers 5 bis 9. Chciałbym pokazać tę linię, albo myśli, które układają się w pewną linię od 5 do 9 wiersza. In Vers 5 sagt Gott, Gottes Wort, dass er den zukünftigen Erdkreis nicht Engeln unterworfen hat. Jest napisane, że ten przyszły świat nie jest poddany aniołom. Der zukünftige Erdkreis, das ist diese Erde in der Zeit des tausendjährigen Reiches. A ten przyszły świat, to jest ten świat, który będzie nastanie w czasie tysiącletniego królestwa. Und diese Erde ist nicht Engeln unterworfen. I ta ziemia nie będzie, nie jest poddana aniołom. Ja, wem ist sie denn unterworfen? Ona i będzie jemu poddana. Das kommt in Vers 6 vor die Augen. I to pokazujemy, odczytamy w wierszu 6. Sie ist einem Menschen unterworfen. Ona jest poddana człowiekowi. Aber jetzt könnten wir fragen, welchem Menschen denn? Ale teraz pytamy jeszcze, jakiemu człowiekowi? Und diese Frage wird in Vers 7 beantwortet. I to pytanie, na to pytanie znajdujemy odpowiedź w wierszu 7. Dem einen
Sohn des Menschen, dem Herrn Jesus. Synowi człowieczemu, Panu Jezusowi. Ihm ist alles unterworfen. Jemu jest wszystko poddane. Und dann sagt Gottes Wort, wir sehen das noch nicht. I Słowo Boże mówi dalej, my jeszcze tego nie widzimy. Wenn du in die Schule gehst, jeśli idziesz do szkoły, wenn du einkaufen gehst, jeśli idziesz na zakupy, wenn du deine Arbeit machst, kiedy pracujesz, siehst du dann, dass dem Herrn Jesus alles unterworfen ist? To widzisz, że Panu Jezusowi to wszystko jest poddane? Nein, das sieht man nicht. Nie, tego nie widać jeszcze. Dem Herrn Jesus ist alles unterworfen. Panu Jezusowi jest wszystko wprawdzie poddane. Aber er hat diese Herrschaft noch nicht angetreten. Ale on jeszcze nie wystąpił, aby zapanować nad tym wszystkim. Die Menschen hören überhaupt nicht auf ihn. I ludzie w ogóle nie chcą go słuchać. Sie handeln völlig gegen seinen Willen. Oni właściwie postępują całkowicie wbrew Jego woli. Aber noch wartet der Herr Jesus. Ale Pan Jezus jeszcze czeka. Und jetzt sagt Gottes Wort, wir sehen noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. I Słowo Boże mówi nam właśnie, my jeszcze nie widzimy tego, że wszystko jest mu poddane. Aber was sehen wir denn? Ale co widzimy? Mit den Augen unseres Herzens. Oczami naszych serc. Mit den Glaubensaugen. Oczami wiary. Wir sehen Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Widzimy Pana Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. So ist er jetzt als verherrlichter Mensch im Himmel. Teraz jest on właśnie tym uwielbionym człowiekiem w niebie. Und das sehen wir mit unseren Glaubensaugen schon. I to widzimy już oczami wiary. Und deswegen, weil wir das schon sehen, wissen wir auch, einmal wird ihm alles unterworfen sein. I ponieważ my już to wiemy i to widzimy, to wiemy także to, że wszystko kiedyś zostanie mu poddane. Und jetzt kommt ein wichtiger, praktischer Gedanke. I teraz następuje bardzo ważna, praktyczna myśl. Schauen wir den Herrn Jesus auch so an, verherrlicht im Himmel. Czy my tak patrzymy na Pana Jezusa, tego uwielbionego w niebie? Es gibt vieles, was wir uns anschauen können. Jest wiele rzeczy, na które możemy patrzeć. In der Werbung. Jeśli chodzi o reklamy. Bei Filmen. Jeśli chodzi o filmy. Auf dem Handy. Możemy wiele w komórkach oglądać. Wie viel Zeit brauchst du am Tag, um dir alles Mögliche anzuschauen? Ile czasu zabiera ci to, aby zobaczyć to wszystko, co jest tylko możliwe do oglądnięcia? Vielleicht sind es überhaupt nicht böse Dinge. Może wcale to nie są rzeczy złe. Vielleicht die Nachrichten. Może wiadomości. Vielleicht etwas zur Unterhaltung. Może coś, żeby z kimś porozmawiać. Vielleicht sind es aber auch böse Dinge. A może też i złe rzeczy. Niemand sieht das. Nikt tego nie widzi. Doch, der Herr Jesus sieht das. Jednak Pan Jezus to widzi. Viel Zeit verbringen wir dafür. Wiele czasu poświęcamy na to wszystko. Und wie viel Zeit haben wir, um den Herrn Jesus anzuschauen? A ile czasu poświęcamy na to, aby spoglądać na Pana Jezusa? 5 minuten? 5 minut? Ist vielleicht etwas zu wenig, oder? Może to jest troszeczkę za mało, albo... Den Herrn Jesus anschauen, wie er jetzt im Himmel ist, verherrlicht. Pana Jezusa oglądać, który teraz jest w niebie, uwielbiony. Das ist wichtig für unser Glaubensleben. To jest właśnie ważne dla naszego życia wiary. Und da brauchen wir etwas Zeit dafür. I do tego musimy sobie zarezerwować czas. Jetzt sagt Gottes Wort hier in Vers 9. I co mówi nam Słowo Boże tu w wierszu 9? Wir sehen aber Jesus. Widzimy Jezusa. Das ist der, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Leidens des Todes. To jest ten, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów z powodu też i cierpienia, cierpienia. Engel sind Geschöpfe Gottes. Aniołowie są stworzeniami Bożymi. Es sind Geistwesen. To są istoty duchowe. Zu bestimmten Gelegenheiten haben sie auch eine körperliche Erscheinung angenommen. W niektórych okolicznościach oni też mogli przyjąć ciało. Zum Beispiel, als diese Engel in 1. Mose 18 zu Abraham kamen. Na przykład w momencie, kiedy czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżesza 18 rozdziale, w momencie, kiedy aniołowie przyszli do Abrahama. Oder als der Engel Gabriel zu Maria kam. Albo kiedy anioł Gabriel przyszedł do Marii. Engel können also einen Körper annehmen. A więc aniołowie mogą przywdziać ciało. Aber sie sind geschaffen als Geistwesen. Ale oni właśnie są, właściwie są stworzeni jako duchy. Und Engel sind Geschöpfe Gottes, die nicht sterben. I aniołowie są takimi
stworzeniami Bożymi, które nie umierają. Und deswegen steht hier, der Herr Jesus ist ein wenig unter die Engel erniedrigt worden. Dlatego też i czytamy tutaj, że Pan Jezus jednak cośkolwiek się stał mniejszym od Warum? Dlaczego? Weil er gestorben ist. Gdyż on umarł. Engel sterben nicht. Aniołowie nie umierają. Aber der Herr Jesus ist gestorben. Ale Pan Jezus umarł. Und er war 3 Tage und 3 Nächte im Tod. I on był 3 dni, 3 noce w śmierci. Und da war er ein wenig oder eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. A więc on w krótkim czasie był niższym od aniołów. Stał się niższym. So hat er sich erniedrigt. Tak bardzo on się uniżył. Wie dankbar sind wir ihm dafür. Jak wdzięcznymi jesteśmy za to. Und wir sehen den, der sich ein wenig unter die Engel erniedrigt hat. I widzimy właśnie tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Den sehen wir jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Teraz widzimy go jako ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Und jetzt kommt ein Nachsatz in diesem Vers. I teraz następuje pewien dopisek w tym wierszu. Und da haben wir zum ersten Mal das Wort Gnade in diesem Brief. I po raz pierwszy pojawia się tu słowo łaska w tym liście. Er hat durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. On z Bożej łaski zakosztował śmierci za każdego. Was ist das für eine Gnade Gottes? Cóż to jest za łaska Boża? Was ist eigentlich Gnade? Co właściwie jest łaska? Gnade ist eine unverdiente Zuwendung, ein unverdientes Geschenk. Łaska to jest niezasłużona przychylność, niezasłużony podarunek. Etwas, das du bekommst, obwohl du es nicht verdient hast. Coś, co otrzymujesz, chociaż w ogóle na to nie zasłużyłeś. Hatten wir es verdient, dass der Heiland für uns starb? Czy zasłużyliśmy w ogóle na to, żeby Pan Jezus miał za nas umrzeć? Hatten wir es irgendwie verdient, dass Gott seinen Sohn auf die Erde sandte? Czy zasłużyliśmy w ogóle na to, żeby Bóg miał posłać swojego Syna na ziemię? Das haben wir nicht verdient. Myśmy nie zasłużyli na to. Das ist die Gnade Gottes. To jest właśnie Boża łaska. Durch die Gnade Gottes kam er auf diese Erde. Z łaski Bożej on właśnie przyszedł na tę ziemię. Und durch die Gnade Gottes starb er am Kreuz. I z łaski Bożej on umarł na krzyżu. Da hat die Gnade Gottes einen Anfang gemacht. I wtedy łaska Boża uczyniła pewien początek. Wir wären nie zu Gott gekommen. Gdybyśmy nigdy do Boga nie przyszli. Aber Gott hat den ersten Schritt gemacht. Ale Bóg uczynił właśnie pierwszy krok w naszym kierunku. Ja, der Herr Jesus hat durch Gottes Gnade den Tod geschmeckt. Pan Jezus z Bożej łaski zakosztował śmierci. Das bewegt uns. Czy to nas porusza? Hier steht nicht einfach, er ist durch Gottes Gnade gestorben. Nie jest napisane po prostu, że on z Bożej łaski umarł. Nein, er hat den Tod geschmeckt. Jest napisane, że on zakosztował śmierci. In all seiner Bitterkeit. On zakosztował jej gorzkości. Den Tod als den Ausdruck größter Schwachheit. Śmierć, która jest wyrażeniem największej słabości. Und den Tod als die Folge der Sünde. Śmierci, która jest skutkiem, zapłatą za grzech. Wie hat den Herrn Jesus das erschüttert? Jak to musiało wstrząsnąć Panem Jezusem? Er hat am Grab von Lazarus geweint. On przecież płakał u grobu Łazarza. Da wurden die Folgen der Sünde in ihrem ganzen Ausmaß deutlich. Tam wyraźnie były objawione skutki grzechu w całej masie. Lazarus war nicht nur krank, er war tot. Łazarz nie tylko, że zachorował, ale on umarł. Da hat der Jesus geweint. Pan Jezus przy tej okazji płakał. So hat er den Tod dann am Kreuz auf Golgatha nach dem Werk, das er dort vollbracht hat, geschmeckt. In all seiner Bitterkeit. I on właśnie w tej całej gorzkości, kiedy umarł na krzyżu, zakosztował śmierci. Wir lesen mal einen Vers aus Psalm 102. Czytajmy jeden wiersz z Psalmu 102. In diesem Psalm finden wir den leidenden Messias. W tym psalmie znajdujemy cierpiącego Mesjasza. Und dann klagt er in Vers 24 und 25. On się uskarża w wierszu 24, 25. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Pisze, tutaj czytamy, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Boże, nie zabieraj mnie w połowie moich dni. Aber der Herr Jesus ist gestorben, als junger Mann. Ale Pan Jezus właśnie umarł jako młody mężczyzna. Der hat den Tod in all seiner Bitterkeit
geschmeckt. I on zakosztował całej gorzkości śmierci. Und noch einen Gedanken dazu. Jest jeszcze jedna myśl do tego. Hier steht, er hat durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. Jeszcze jest napisane za każdego albo dla wszystkiego. Was bedeutet das? Co właściwie to oznacza? Werden jetzt automatisch alle Menschen errettet? Czy oznacza, że automatycznie wszyscy ludzie będą uratowani? Nein. Nie. Aber das Angebot, errettet zu werden, das gilt allen Menschen. Ale oferta jest skierowana do wszystkich ludzi. Wszyscy mogą zostać uratowani. Dieses Werk, das der Herr Jesus vollbracht hat, das ist so groß. To dzieło, które Pan Jezus wykonał, jest tak wielkie. Es reicht aus für alle. Że ono wystarczy dla każdego. Aber du musst kommen. Ale musisz przyjść. Du musst dieses Heil annehmen. Musisz to zbawienie przyjąć. Es reicht für jeden. Ono wystarczy dla każdego. Aber nur der, der kommt, der hat einen Nutzen davon. Ale tylko ten, który przyjdzie, będzie mógł z niego skorzystać. So haben wir hier den ersten Vers von der Gnade im Hebräerbrief. Tak możemy widzieć tak wiele rzeczy w tym pierwszym wierszu dotyczącym łaski z listu do Hebrajczyków. Durch Gottes Gnade hat der Jezus den Tod geschmeckt. Z Bożej łaski zakosztował on śmierci za każdego. Und wer das im Glauben annimmt, jeśli ktoś przyjmie to we wierze, wer einsieht, ich bin ein verlorener Sünder, kiedy ktoś zauważy, jestem zgubionym grzesznikiem, und wer umkehrt zu dem Herrn Jesus und an ihn glaubt, nawróci się do Pana Jezusa i w Niego uwierzy, der wird errettet. Ten będzie uratowany. Und dann hat er diese Gnade erlebt. I ten przeżyje właśnie tę łaskę. Und wie geht es jetzt weiter? I jak teraz będzie, co się będzie działo dalej? Wir leben hier auf der Erde. My żyjemy na ziemi. Wir leben hier als Christen, als Gläubige. Żyjemy teraz na ziemi jako chrześcijanie, jako wierzący. Als solche, die das neue Leben haben. Jako ci, którzy posiadają nowe życie. Der Heilige Geist wohnt in uns. Duch Święty w nas mieszka. Aber auf diesem Weg brauchen wir die Gnade Gottes. Ale również w czasie tej drogi potrzebujemy Bożej łaski. Ohne die Gnade Gottes kommen wir nicht klar. Bo bez Bożej łaski nie będziemy mogli się ostać. Aber diese Gnade steht uns zur Verfügung. I ta łaska stoi do naszej dyspozycji. Johannes schreibt das in Johannes 1. Jan opisuje to w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Z jego łaski otrzymaliśmy, z jego pełni otrzymaliśmy i to łaskę za łaską. Diese Gnade begleitet uns auf dem ganzen Weg. Ta łaska właśnie towarzyszy nam w czasie całej naszej drogi. Aber wie gibt Gott diese Gnade? Ale jak Bóg tę łaskę daje? Er gibt diese Gnade Schritt für Schritt. On ją nam daje krok po kroku. Wir lesen den nächsten Vers. Czytamy następny wiersz. Aus Kapitel 4. Z 4 rozdziału. Vers 16. Wiersz 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hier geht es in diesem Teil des Hebräerbriefes darum, dass wir als Söhne auf dem Weg zur Herrlichkeit sind. W tej części listu do Hebrajczyków widzimy, że idziemy drogą jako synowie do chwały. Wir gehen unseren Weg hier über diese Erde. My idziemy drogą przez tę ziemię. Und das Ziel ist die Herrlichkeit des Himmels. A celem jest chwała nieba. Aber auf diesem Weg brauchen wir Hilfe. Ale na tej drodze potrzebujemy pomocy. Wir kommen nicht alleine klar. My sami nie jesteśmy w stanie postać się. Und diese Hilfe finden wir in der Gnade Gottes. I tę pomoc znajdziemy korzystając z Bożej łaski. Durch Gottes Gnade hat Christus für uns den Tod geschmeckt. Z Bożej łaski Pan Jezus zakosztował za nas, dla nas śmierci. Aber jetzt ist er im Himmel. Ale teraz on jest w niebie. Und er ist dort tätig für uns. I on tam jest, udziela się, stawia się za nami. Er ist unser großer hoher Priester. On jest tam tym wielkim, najwyższym kapłanem. Und er sieht uns hier auf der Erde. I on widzi nas tutaj na ziemi. Und er sieht, was wir brauchen. I widzi, co potrzebujemy. Und vom Himmel gibt er uns das, was wir brauchen. I z nieba daje nam właśnie to, czego potrzebujemy. Das ist etwas ganz Gewaltiges.
To jest coś wielce potężnego. Ich möchte euch gerne mal an 2. Mose 21 erinnern. Chciałbym wam coś przypomnieć ze drugiej Mojżesza księgi, 21 rozdziału. Da wird uns das Recht des hebräischen Knechtes gezeigt. Tam jest pokazane coś, sprawa dotyczącego niewolnika hebrajskiego. Wenn dieser Knecht 6 Jahre gedient hatte, jeśli ten niewolnik służył przez 6 lat u kogoś, dann durfte er in 17 Jahren frei ausgehen. To mógł w 7. roku wyjść na wolność. Aber dann konnte dieser Knecht sagen, ale ten sługa, ten niewolnik mógł również powiedzieć tak. Ich liebe meinen Herrn. Ja kocham swojego Pana. Ich liebe meine Frau. Moją żonę. Ich liebe meine Kinder. Moje dzieci. Ich will nicht frei ausgehen. Nie chcę wyjść na wolność. Ich will bleiben und weiter dienen. Ja chcę pozostać i dalej służyć temu Panu. Dann sollte sein Herr ihn nehmen. To Pan wtedy jego powinien go wziąć. Er sollte ihn an den Türpfosten stellen. On powinien go postawić koło drzwi, koło futrem. Und er sollte mit einem Pfriem das Ohr durchbohren. I miał mu tam przekuć ucho. Und dann hätte dieser Knecht ein Zeichen an sich. I wtedy ten niewolnik otrzymywał pewne znamie, znak. I wofür war dieses Zeichen? I co ten znak miał wskazywać, na co miał wskazywać? Dass der Knecht nochmal 7 Jahre dient. Czy to, że on jeszcze 7 lat będzie kolejnych służył? Nein, das war ein Zeichen, dass er auf ewig dienen sollte. To było znakiem, że on na zawsze chce zostać u Pana i służyć mu. Und dieser Knecht erinnert uns an den Herrn Jesus. I właśnie ten niewolnik wskazuje nam na Pana Jezusa. Er hat gesagt, ich liebe meinen Gott und Vater. On powiedział, ja kocham, miłuję swojego Boga, swojego Ojca. Ich liebe meine Versammlung. Ja miłuję zgromadzenie. Ich liebe jeden Einzelnen, für den ich mein Leben geben möchte. Ja kocham każdego pojedynczego, za którego złożyłem swoje życie. Ich will nicht frei ausgehen. Nie chcę wyjść na wolność. Und dann ist der Jesus ans Kreuz gegangen. I poszedł Pan Jezus na krzyż. Und dann wurde sein Leib durchbohrt. I tam pozwolił przebić swoje ciało. Jetzt hat er diese Zeichen an seinem Körper. I on teraz ma te znaki na swoim ciele. Zeichen von den Nägeln. Znaki pozostające po gwoździach. Und Zeichen von dem Speerstich. Znak, który pozostał po włóczni, która go przebiła. Und es sind Zeichen dafür, dass er dient auf ewig. I to są właśnie znaki, które świadczą o tym, że on służy na wieki. Das Werk am Kreuz ist vollbracht. Dzieło na krzyżu jest dokończone. Für unsere Erlösung muss nichts mehr getan werden. Dla naszego wykupienia już nic nie trzeba wykonać. Das ganze Werk ist vollbracht. Całe dzieło zostało wykonane. Aber der Herr Jesus dient weiter. Ale Pan Jezus służy dalej. Er dient, damit wir das bekommen, was wir auf dem Weg brauchen. Pan Jezus służy, abyś ta służba skierowana jest w tym kierunku, abyśmy otrzymali na ziemi to, co potrzebujemy. Er verwendet sich für uns. On się wstawia za nami. Und bald kommt er und ruft uns in die Herrlichkeit. I wkrótce on przyjdzie i powoła nas, weźmie nas do wieczności. Dann lesen wir einen wunderschönen Vers im Lukas-Evangelium. I dlatego, czy w związku z tym tematem, czytamy piękny wiersz zapisany w Ewangelii Łukasza. In Lukas 12. Łukasza 12 rozdziale. Wenn der Herr Jesus dann kommt und uns zu sich holt, kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby nas wziąć do siebie, dann sagt er, jetzt kommt ihr herauf. Dann sagt er, komm hier herauf. I on mniej więcej ten wiersz tak mówi, chodź tutaj do mnie. Und jetzt setze du dich hier an den Tisch. I usiądź teraz przy stole. Du darfst jetzt ausruhen. Ty teraz odpocznij. Du hast dein Leben auf der Erde hinter dir. Ty masz już teraz życie ziemskie poza sobą. Das war verbunden mit mancher Mühe. To było związane z wieloma trudnościami. Da hast du mir gedient. I tyś mi tam służył. Jetzt darfst du ausruhen. Teraz możesz odpocząć. Jetzt komme ich und bediene dich. Ja teraz przyjdę i będę cię ci usługiwał. Wir lesen Lukas 12, Vers 37. Łukasza 12, wiersz 37. 37. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał.
Ja, der Herr Jesus, der dient auf ewig. Pan Jezus służyć będzie na wieki. Und hier in Hebräer 4, da sehen wir ihn als unseren hohen Priester. A tu właśnie w Hebrajczyków 4 widzimy go jako najwyższego kapłana. Und wir haben schon gesehen, er sieht uns. Mówiliśmy już, że on nas widzi. Er möchte uns gerne das geben, was wir brauchen. I on chce nam chętnie dać to, czego potrzebujemy. Jetzt wartet er darauf. Ale on czeka też na to, dass wir zum Thron der Gnade hingehen. Abyśmy podeszli do tronu łaski. Dass wir im Gebet zu unserem Gott kommen. Abyśmy przyszli w modlitwie do Boga, do naszego Boga. Zu Gott auf seinem Thron. Do Boga, który siedzi na swoim tronie. Und das ist ein Thron der Autorität. Jest to tron, który jest związany z autorytetem. Aber für uns ist es der Thron der Gnade. Ale dla nas jest on tronem łaski. Da ist Gott auf seinem Thron. Bóg jest na swoim tronie. Und da ist der Herr Jesus zur Rechten Gottes. A Pan Jezus jest po prawicy Bożej. Und er ist unser großer hoher Priester. I on jest tym najwyższym naszym arcykapłanem. Weil er dort ist, dürfen wir freimütig zu Gott hingehen. I ponieważ on tam jest, możemy śmiało przychodzić przed oblicze Boże. Da dürfen wir ihm alles sagen. I możemy mu wszystko powiedzieć. Der Herr Jesus, der sich für uns hingegeben hat, der sitzt ja dort. Pan Jezus, który się za nas tak poświęcił, tam siedzi. Und dann bekommen wir etwas. I wtedy otrzymujemy coś od Niego. Wir bekommen erstens Barmherzigkeit. Po pierwsze, otrzymujemy miłosierdzie. Das ist das Erbarmen Gottes mit uns in unserem Elend. To jest to współczucie Boga nad naszą biedą, czy tym, co przeżywamy smutnego. Und wir bekommen zweitens Gnade. I po drugie, otrzymujemy łaskę. Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Łaskę dla pomocy w czasie stosownym, w odpowiednim czasie. Und zu diesem Thron der Gnade können wir immer hingehen. Do tronu łaski możemy zawsze podchodzić. Einmal am Tag, aber auch 10-mal am Tag. Raz w ciągu dnia, ale też i 10 razy w ciągu dnia. Und noch mehr. Jeszcze więcej. Und jetzt ist die zweite wichtige Frage für uns. I teraz jest drugie pytanie, które możemy skierować do siebie. Die erste Frage war, schauen wir auch wirklich den Herrn Jesus an? Pierwsze pytanie było to, czy patrzymy rzeczywiście na Pana Jezusa, który jest chwałą i dostojeństwem ukoronowany. Und die zweite Frage ist, gehen wir wirklich zum Thron der Gnade? A drugim pytaniem jest to, czy podchodzimy do tronu łaski? Wie oft gehen wir dorthin am Tag? Jak często podchodzimy tam w ciągu dnia? Morgens und abends? Czy tylko rano i wieczorem? Das ist gut. Bardzo dobrze. Aber wir dürfen viel öfter dorthin. Ale możemy jeszcze częściej tam przychodzić. In einem kurzen Gebet oder in einem langen Gebet. W krótkiej modlitwie, ale też i w długiej modlitwie. Wir sind dort immer angenommen. Zawsze tam zostaniemy przyjęci. Der Herr Jesus ist dort. Pan Jezus tam jest. Und von ihm bekommen wir die Gnade und die Barmherzigkeit, die wir brauchen. Od Niego otrzymamy łaskę i miłosierdzie, których potrzebujemy. Haben wir es nicht unendlich gut? Czy nie mamy się nieskończenie dobrze? Wir haben immer jemanden, mit dem wir reden können. My mamy zawsze kogoś, z którym możemy porozmawiać. Wir sind niemals alleine. Nigdy nie jesteśmy sami. Vielleicht bist du oft alleine und keiner besucht dich. Może niekiedy jesteś sam, nikt cię nie odwiedza. Aber da ist der Herr Jesus. Ale Pan Jezus jednak jest z tobą. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Pan Jezus mówi, oto jestem z wami po wszystkie dni. Ich will dich nicht verlassen. Nie chcę cię opuścić. Und dann darfst du zu ihm sprechen. Możesz mu wszystko powiedzieć. Er hört. On słyszy. Vor einiger Zeit habe ich eine ältere Frau besucht. Sie war Witwe geworden. Przed niedawno odwiedziłem pewną starszą panią, która była wdową. Dann hat sie mir erzählt. Ona mi opowiadała. Früher habe ich meinem Mann gesagt. Wcześniej mówiłam do swojego męża. Wenn ich in die Küche gehen wollte, um zu kochen. Jeśli chciałam iść do kuchni, aby gotować. Ich habe ihm gesagt, so, ich gehe jetzt in die Küche und ich koche uns jetzt etwas zu essen. Ona mówiła, teraz idę do kuchni, coś ugotuję i później dam ci coś do zjedzenia. Jetzt war ihr Mann nicht mehr da. Teraz już męża nie było przy niej. Dann hat sie mir gesagt. I ona mówiła do mnie. Jetzt sage ich dem Herrn Jesus. Powiedziała do mnie, teraz mówię Panu Jezusowi. Der hört mich. On mnie słyszy. Ich sage ihm, ich gehe jetzt in die Küche kochen. Bitte hilf mir dabei. I ona teraz mówi, Panie Jezu, teraz idę do kuchni.
Ich chcę tam gotować, a ty mi pomóż. Ich erzähle ihm einfach meine Gedanken und das, was ich tun möchte. I ona opowiada mu, wyraża swoje myśli, wszystko mu opowiada. So dürfen wir uns mit dem Herrn Jesus unterhalten. I tak możemy rozmawiać z Panem Jezusem. Wie oft machen wir das? Jak często robimy coś takiego? Leben wir wirklich so im Kontakt mit ihm? Czy rzeczywiście tak żyjemy, kontaktując się z nim na każdym momencie? Das ist echtes Christenleben. To jest prawdziwe życie chrześcijańskie. In einer Verbindung mit dem Herrn Jesus leben. Życie w łączności z Panem Jezusem. Da dürfen wir ihn fragen, Herr, soll ich das jetzt machen? Możesz pytać Pana Jezusa, co teraz mam czynić? Da kommt vielleicht ein Kunde und will einen Vertrag machen. Może przychodzi akurat do ciebie jakiś klient i masz z nim zawrzeć kontrakt. Dann darf ich beten. To powinieneś się modlić. Ohne Worte. Niemand muss słowa, nikt nie musi tego słyszeć. Niemand muss das hören. Herr Jesus, soll ich unterschreiben oder nicht? Panie Jezu, mam podpisać to czy nie? So dürfen wir leben mit dem Herrn Jesus. Tak możemy żyć z Panem Jezusem. Dann wird unser Leben sicher in mancher Sache eine ganz andere Richtung nehmen. I to wtedy nie jedna rzecz przybierze, pójdzie w zupełnie innym kierunku w naszym życiu. Aber es wird ein glückliches Leben. Ale będzie to na pewno szczęśliwe życie. Immer zum Thron der Gnade gehen. Ciągle podchodzić do tronu łaski. Wir kommen zur nächsten Stelle in Kapitel 10. Następne miejsce znajdujemy w rozdziale 10. Und es ist eine sehr, sehr ernste Stelle. To miejsce jest miejscem bardzo poważnym. Wir lesen Vers 28 und 29. Czytamy wiersz 28 i 29. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Worum geht es in diesem Abschnitt? O co właściwie chodzi w tych wierszach? In diesem Abschnitt, Vers 26 bis Vers 31, geht es um Menschen, die haben das Heil in dem Herrn Jesus kennengelernt. W wierszach od 26 do 31 chodzi o ludzi, którzy zapoznali się ze zbawieniem, które Bóg daje z łaski. Sie haben von dem Herrn Jesus gehört. Oni usłyszeli o Panu Jezusie. Und sie haben erlebt, wie der Heilige Geist wirkt. I oni przeżyli to, jak, w jaki sposób Duch Święty działa. Damals, diese Menschen hatten sogar etwas gesehen von den Wunderwerken am Anfang. Ludzie, którzy żyli w tamtym czasie, oni nawet widzieli to wszystko w cudach, które się działy na początku. Sie hatten also ganz klar erkannt, diese Sache ist eine Sache von Gott. I oni bardzo dokładnie mogli widzieć to, że ta rzecz pochodzi od Boga. Aber dann haben sie gesagt, das will ich nicht. Ale oni powiedzieli potem, nie, z tym nie chcę mieć nic do czynienia. Ich habe erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Ja przeżyłem, jakie cuda, jakich cudów dokonuje Bóg. Ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist wirkt. Zauważyłem, w jaki sposób Duch Święty działa. Ich habe von der reinigenden Kraft des Blutes des Herrn Jesus gehört. Słyszałem o oczyszczającej mocy krwi Pana Jezusa. Aber ich will das nicht. Ale powiedziałem, ja nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Ich will zum Judentum zurückgehen. Ja chcę iść z powrotem do Żydostwa, mówili Żydzi. Oder heute könnten wir sagen, zu einer anderen Religion. Albo dzisiaj możemy powiedzieć, ja chcę pozostać, albo pójść do innej religii. Vielleicht gibt es heute Menschen. Może dzisiaj też są tacy ludzie. Die sagen, ich habe das verstanden. Ja to wszystko zrozumiałem. Durch den Glauben an den Herrn Jesus will ich gerettet werden. Wiem, że chcę być mogę być uratowany przez wiarę w Pana Jezusa. Aber ich will doch lieber wieder Maria anbieten. Ale jednak chcę się zwrócić do Marii raczej. Gottes Wort sagt hier. A Słowo Boże mówi tutaj. Wer das so klar gesehen hat. Jeśli ktoś to jasno wszystko zauważył i rozpoznał. Und es dann bewusst ablehnt. I świadomie to wszystko odrzuca. Für den bleibt nur das ewige Verderben. Dla niego pozostaje tylko wieczny wieczne potępienie. Der Vergleich wird gemacht mit dem Alten Testament. I to jest porównane ze Starym Testamentem. Wenn
jemand das Gesetz Moses gekannt hat, jeśli ktoś rozpoznał, zapoznał się z prawem Mojżesza, aber es dann verworfen hat, ale go odrzucił, es abgelehnt hat, odrzucił go, sich den Götzen zugewandt hat, zwrócił się do bałwanów, obwohl doch das Gesetz sagt, es gibt nur einen Gott. Chociaż prawo mówiło, jest tylko jeden Bóg. Der muss sterben. To ten musiał umrzeć. Wenn da zwei oder drei Zeugen sind, jeśli było dwóch albo trzech świadków, dann muss er sterben. To na podstawie zeznania tych świadków musiał ponieść śmierć. Aber wer den Herrn Jesus kennengelernt hat, ale jeśli ktoś poznał Pana Jezusa, eine viel größere und herrlichere Offenbarung Gottes als das Gesetz, który był jeszcze większym i wspanialszym objawieniem Bożym niż zakon, niż prawo. Wer den Sohn Gottes kennengelernt hat, der auf diese Erde gekommen ist, który poznał Syna Bożego, który na tej ziemi był i żył, wer etwas von dem Blut des Bundes, von seinem hingegebenen Leben gesehen hat, który widział coś z tej krwi przymierza, która się przelała na krzyżu, und wer äußerlich in diesem Segensbereich war, wer äußerlich in diesem Segensbereich des Christentums gewesen ist. Nein. Wenn ein Mensch in diesen Bereich des Christentums gekommen ist, jeśli ktoś doszedł do tego obszaru związanego z chrześcijaństwem, vielleicht die Zusammenkünfte der Gläubigen besucht hat, może chodził na zgromadzenie wierzących, und gemerkt hat, wie da der Geist Gottes wirkt, i zauważył, że Duch Święty działa pośród tych ludzi, und diesen Segen erlebt hat, i przeżył błogosławieństwa z tym związane, aber er hat sich nie bekehrt, a się nie nawrócił, und er sagt, das will ich nicht, i mówi, nie chcę z tym mieć nic do czynienia, er schmäht den Geist der Gnade, on zakosztował Ducha łaski, er sagt, diese Gnade, die ich kennengelernt habe, die will ich nicht, mówi, tę łaskę, z którą się zapoznałem, z tą łaską nie chcę mieć do czynienia. Für den gibt es nur noch das Gericht. Dlatego pozostaje tylko sąd. Vielleicht stellt einer die Frage. Może ktoś zada pytanie. Hier steht doch in Vers 29. Tu w wierszu 29 jest napisane, dass er durch das Blut geheiligt worden ist. Że on został uświęcony przez krew. Ist das denn jetzt doch einer, der errettet ist? Czy to nie jest przypadkiem, nie oznacza to przypadkiem, że on jednak zostanie uratowany? Kann ein Gläubiger wieder verloren gehen? Czy ktoś wierzący może iść na potępienie? Nein, das bedeutet dieser Vers nicht. Ten wiersz o tym nie mówi. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen aus dem ersten Korintherbrief. Chcielibyśmy jeden przykład wziąć z listu do Koryntian. Aus Kapitel 7, z rozdziału 7, 1 Korinther 7, pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, da spricht Paulus von folgender Situation. Paweł opisuje następującą sytuację. Da war ein Ehepaar, było pewne małżeństwo, beide waren ungläubig. Obydwoje małżonków było niewierzących. Und jetzt hören sie das Evangelium. I oni teraz słyszą Ewangelię. Und einer der beiden bekehrt sich. Jeden z nich się nawrócił. Davon spricht er in Vers 12. Teraz o nich mówi apostoł w wierszu 12. Es kann sein, dass der Mann sich bekehrt. Może się na przykład zdarzyło, że się mąż nawrócił w tym małżeństwie. Und da steht, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat. I pisze tutaj, jeśli brat ma żonę niewierzącą, albo pogankę, jak ono jest napisane. Es kann auch sein, dass die Frau sich bekehrt. Może być odwrotnie, że się żona nawróci. Von diesem Fall spricht Vers 13. O tym przypadku mówi wiersz 13. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat. Jeśli żona ma niewierzącego męża, albo poganina. Und jetzt steht in Vers 14, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. I teraz wiersz 14 wyjaśnia nam, i tu jest użyte to pojęcie, uświęcenie. Und die albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę pogankę, a żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Der Mann ist ungläubig. Mąż jest niewierzący. Und doch ist er geheiligt. A jednak jest uświęcony. Es ist eine äußere Heiligung. To jest takie jakby zewnętrzne poświęcenie. In dieser Ehe
Familie unter einem gewissen Segen Gottes. I dlatego ta rodzina jest pod wpływem Bożego błogosławieństwa przez tego wierzącego. Und diesen Segen erlebt auch der Ungläubige. I diesen Segen erlebt er auch in gewissem Sinn. Ten, to błogosławieństwo ci niewierzący przeżywają w jakimś sensie. Insofern ist er geheiligt. Przez, w tym sensie są oni uświęceni. Aber er ist noch ungläubig. Ale są niewierzący dalej. Aber da merken wir, es gibt eine äußere Heiligung. Aber zauważamy, że jest to takie zewnętrzne uświęcenie kogoś. Und nicht immer, wenn in der Bibel von Heiligung gesprochen wird. I właśnie musimy to rozumieć też, że nie zawsze, kiedy w Biblii jest mowa o uświęceniu, meint es eine innere Heiligung. Że to oznacza, że coś jest we wnętrzu człowieka, wewnętrzne uświęcenie. Und um eine solche äußere Heiligung geht es auch hier in Hebräer 10. I właśnie o te zewnętrzne uświęcenie chodzi też w tym liście do Hebrajczyków, który czytamy. Dieser Abschnitt zeigt also überhaupt nicht, dass Gläubige verloren gehen können. I to miejsce nie mówi w ogóle o tym, że jakiś wierzący może pójść na potępienie. Aber dieser Abschnitt zeigt, dass ein äußeres Bekenntnis nicht ausreicht. I, ale to miejsce mówi, że takie zewnętrzne wyznanie czyjeś nie wystarcza. Einfach nur mit den Christen gehen, das reicht nicht aus. Chodzenie z chrześcijanami to nie wystarcza. Man muss sich bekehren. Trzeba się nawrócić. Man muss den Herrn Jesus annehmen im Glauben. Trzeba przyjąć Pana Jezusa we wierze. Dann wird man gerettet. Wtedy jest się uratowany. So wirbt der Geist der Gnade auch heute. I tak też Duch Święty działa do dzisiejszego dnia. Nimm den Herrn Jesus an. Przyjmij Pana Jezusa. Nimm ihn an als deinen persönlichen Heiland. Przyjmij go jako swojego osobistego Zbawiciela. Sage nicht, den will ich nicht. Nie mów, tego nie chcę. Sonst bist du auf dem Weg ins Gericht. Czeka cię sąd. Wir gehen zur vierten Stelle. Idziemy do czwartego miejsca. Aus Kapitel 12. 12 rozdziału. Vers 15. Wiersz 15. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 15. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przeżeń nie pokalało się wielu. Jak kann man denn auch an der Gnade Gottes Mangel leiden? Czy można cierpieć brak łaski Bożej? Wie kommt das denn? Jak coś takiego może się zdarzyć? Liegt das an der Gnade Gottes? Czy zależy to od Bożej łaski, od samej łaski Bożej? Kann es sein, dass irgendwann mal nicht genug Gnade Gottes da ist? Może się zdarzyć, że gdzieś... Czy może się zdarzyć, że gdziekolwiek braknie Bożej łaski? Nein, das kann nicht sein. Nie, czegoś takiego nie ma. Wenn du in deinem Haus den Wasserhahn aufmachst, jeśli w swoim domu odkręcisz wodę, kurek z wodą, w kranie, dann kommt normalerweise Wasser raus. Normalnie zawsze leci woda. Aber wenn im vom Wasserwerk aus eine Leitung neu gemacht wird, ale jeśli na przykład zakład wodociągów wymienia rury, dann kann es sein, da kommt mal kein Wasser. To może się zdarzyć, że jest przerwa w dostawie wody. Aber wenn du ans Meer gehst, ale jeśli pójdziesz nad morze, und einen Blick auf die weite Fläche des Wassers wirst. I spojrzysz na ogromną przestrzeń wodną. Da hast du niemals Angst, dass das Wasser mal alle geht. To nigdy nie przestraszysz się, nie pomyślisz, że wody może tu braknąć. Und die Gnade Gottes ist nicht wie ein Wasserhahn. I ta łaska Boża to nie jest tak jak ten kran, z którego może lecieć woda. Die Gnade Gottes ist wie das große Meer. Ta łaska Boża jest coś takiego jak to morze. Es ist immer genug da. Jest zawsze wody pod dostatkiem w morzu. Aber wie kann man jetzt an der Gnade Gottes Mangel leiden? Ale jak więc teraz może się zdarzyć, że tej łaski zabraknie? Bis zum Moment scheint draußen die Sonne. Popatrz, teraz w tym momencie na dworze świeci słońce. Wenn du dich draußen in die Sonne stellst, dann wird es dir warm. Jeśli staniesz na dworze i poddasz się temu promieniowaniu, to czujesz ciepło. Aber wenn du unten in den Keller gehst, ale jeśli pójdziesz do piwnicy, dann kann es sein, dass du frierst, obwohl draußen die Sonne scheint. To może się zdarzyć, że tam będzie ci zimno, chociaż na dworze będzie świecić słońce. Dann ist die Sonne da.
Słońce na dworze świeci dalej. Aber du hast Mangel. Ale ty nie odczuwasz go. Mangel an Licht und an Wärme. Ty, tobie brakuje światła i ciepła. Und so kann es in unserem Leben sein. Tak samo może się zdarzyć w naszym życiu. Wir befinden uns im Keller. My niekiedy znajdujemy się w piwnicy. Über uns ist eine Decke. Nad nami jest sufit. Vielleicht eine Decke, weil wir in der Sünde leben. Może jest to sufit związany z życiem w grzechu. Oder eine Decke, weil wir überhaupt nicht an die Gnade Gottes denken. Może jest to sufit, który stworzył brak myślenia o Bogu i o łasce Bożej. Was müssen wir machen? Co więc musimy uczynić? Wir müssen rausgehen aus dem Keller. Musimy wyjść z tej piwnicy. Wir müssen nach draußen gehen in die Sonne. Musimy wyjść na zewnątrz i poddać się działaniu słońca. Wir dürfen uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Możemy się zająć Panem Jezusem. Mit seinem Werk von Golgatha. Jego dziełem, które uczynił na Golgocie. Und auf einmal merken wir, wie unser Herz wieder warm wird. I od razu odczujemy, że w naszym sercu, nasze serce się rozgrzewa. Wie wir aufhören zu frieren. Zauważamy, że przestaje nam być zimno. Aber wir müssen wirklich die Decke wegmachen. Ale musimy ten sufit po prostu rozwalić. Sonst kann es sein, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Gdyż może się zdarzyć wtedy, że będziemy odczuwali niedostatek Bożej łaski. Da muss jetzt jeder bei sich selbst in seinem Leben aufpassen. I każdy musi osobiście uważać na to, w jaki sposób prowadzi życie na ziemi. Aber wir dürfen auch aufeinander achten. Ale my też możemy jedni na drugich zważać. Merkst du, dass da vielleicht ein Bruder oder eine Schwester ist, die traurig sind? Może, czy w ogóle zauważasz, że twoja siostra albo twój brat są jacyś przygnębieni? Oder siehst du, dass da jemand vielleicht auf einem schlechten Weg ist? A może widzisz, że ktoś idzie drogą niewłaściwą, niewłaściwym kierunku? Versuche ihm die Gnade Gottes zu bringen. Spróbuj mu przynieść Bożą łaskę. Versuche ihn zu trösten, ihn aufzumuntern. Spróbuj go pocieszyć i wzmocnić. Auch auf den falschen Weg hinzuweisen. Również kiedy on idzie na złej drodze. Bring ihn wieder heraus in die Sonne, damit die Gnade Gottes sein Herz erwärmen kann. Spróbuj go znowu przyprowadzić na słońce, aby szedł właściwą drogą. Wir kommen zur fünften Stelle. Przejdźmy do piątego miejsca. In Kapitel 12, Vers 28. Z tego rozdziału 12, wiersz 28. Da steht im Kontext ein anderes Wort. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben oder lasst uns Dankbarkeit haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Gott. Może przeczytam to tak, jak jest u nas napisane, a potem dojdziemy do tego, bo tutaj pojawia się słowo łaska, którego w naszym akurat tłumaczeniu nie ma. Przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Der gleiche Vers, ja? Tutaj pojawia się takie wyrażenie: miejmy łaskę albo żyjmy w łasce, tak jak to Bogu jest miłe. Ale myślę, że przy tłumaczeniu to wyjdzie jeszcze. Wir merken schon gerade beim Vorlesen, dass es hier ein einziges Mal eine etwas andere Bedeutung hat. My teraz żeśmy zauważyli, że przy czytaniu tego wiersza, że pojawia się akurat to słowo, które w jakiś sposób ma inne znaczenie. Wir haben bisher immer gesehen, dass es die Gnade Gottes geht. Myśmy mówili cały czas do tej pory, że chodzi o Bożą łaskę, durch die uns etwas gegeben wird. Tu, przez którą nam coś jest dane. Mit diesem Vers geht es die Antwort, die wir geben dürfen. Ale w tym wierszu chodzi właściwie o odpowiedź, którą my możemy Bogu przynieść, czy odpowiedzieć. Odpowiedź, którą możemy wyrazić. Wenn dir jemand ein Geschenk macht, jeśli, wenn dir jemand ein Geschenk gibt, jeśli ty
komuś dajesz jakiś podarunek, was machst du denn? To co się dzieje? Du sagst danke. Jeśli ty otrzymujesz, mówisz dziękuję. Und wenn Gott uns so viel Gnade geschenkt hat, a jeśli Bóg nam okazuje tak wiele łaski, was machen wir denn? To co my czynimy wtedy? Sagen wir danke? Czy mówimy dziękuję? Und dann ist alles vorbei? I czy to już jest wszystko? Na tym się wszystko kończy? Hier in diesem Vers lernen wir, was Gott gerne für eine Antwort haben möchte. I w tym wierszu właśnie uczymy się tego, co Bóg oczekuje od nas. Er möchte gerne die Antwort haben, dass wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. On chciałby, abyśmy, aby tą odpowiedzią naszą było to, że my mu całe nasze życie oddamy do dyspozycji. Aber dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, ale jeśli, albo abyśmy to życie mogli mu oddać do dyspozycji, das ist kein Zwang. To nie jest właśnie żaden przymus. Das ist nicht etwas, das wir aus gesetzlichem Gehorsam tun. I to nie powinno być tak, że my będziemy to czynić z takiego zakonnego przymusu. Sondern das ist Dankbarkeit. Ale to jest coś, co powinniśmy uczynić z wdzięczności. Diese Antwort, die geben wir auf die Gnade Gottes. Tę odpowiedź oddajemy, albo tej odpowiedzi udzielamy z Bożej łaski. Durch Gnade oder in Dankbarkeit dienen wir Gott. Z łaski, z wdzięcznością służymy Bogu. Das ist der Punkt hier. I to właśnie tak ten wiersz powinien brzmieć. To jest ten punkt ciężkości w tym wierszu. Und der direkte Zusammenhang? A jeśli chodzi o bezpośredni związek, który tu widzimy, da gibt uns Gottes Wort noch einen Grund an. To Słowo Boże daje nam jeszcze pewien powód. Gott sagt deshalb. Bóg mówi dlatego. Weshalb denn? Dlaczego? Weil wir ein unerschütterliches Reich bekommen. Ponieważ my otrzymamy niewzruszone królestwo. Wir gehören zu dem Himmel. My przecież należymy do nieba. Und da, wo unsere Zukunft ist, da gibt es keine Erschütterung mehr. I tam, gdzie jest nasza przyszłość, tam już i będzie, tam nie będzie niczego, co będzie mogło się wzruszyć. Diese Erde, auf der wir jetzt leben, die wird einmal erschüttert. To ta ziemia, na której my teraz żyjemy, ona kiedyś się poruszy. Die Elemente, die werden im Brand aufgelöst werden. Te wszystkie elementy na tym świecie zostaną spalone. Und da wird diese Erde und der geschaffene Himmel, die werden vergehen. I te wszystkie stworzone rzeczy i ziemia przeminie. Aber wir gehören zum Himmel. Ale my należymy do nieba. Und im Himmel gibt es diese Erschütterung nicht. A tam nic nie ulegnie wzruszeniu. Unser Teil ist noch ein viel höheres Teil. Naszym działem jest coś, co jest o wiele większe. Und jetzt sagt der Schreiber, weil wir eine so herrliche Zukunft haben. I teraz pisarz mówi, ponieważ wy taką przyszłość macie, weil Gott uns so etwas Wunderbares bereitet hat. Ponieważ Bóg wam coś takiego cudownego przygotował. Deshalb wollen wir doch das Leben, was wir hier noch auf der Erde haben, dlatego też i życie, które na tej ziemi jeszcze mamy, das prowadzimy, das wollen wir gut nutzen. Chcemy dobrze wykorzystać. Ist uns das bewusst? Czy jest nam to, jesteśmy tego świadomi? Wie lange geht das Leben hier auf der Erde? Jak długo trwa życie na tej ziemi? Vielleicht 80 Jahre? Może 80 lat? Und wie lange ist die Ewigkeit? A jak długa jest wieczność? Ohne Ende, unbegrenzt. Bez końca, bez żadnych ograniczeń. Wollen wir nicht in diesem verhältnismäßig kurzen Leben auf der Erde? Czy nie chcielibyśmy w porównaniu, kiedy porównujemy wieczność z tym krótkim życiem na ziemi, wirklich Gott dienen? Czy nie chcielibyśmy rzeczywiście Bogu służyć? Möchte mal ein Beispiel machen. Chciałbym pewien przykład przytoczyć. Manchmal plant eine Familie einen Urlaub. Kiedy rodzina planuje urlaub? Sie möchten eine kleine Reise machen. Chcielibyśmy jakąś wycieczkę zorganizować. Und vielleicht etwas Schönes von dieser Natur sehen. I może zobaczyć coś pięknego, jeśli chodzi o przyrodę, naturę. Aber diese Familie weiß, ein Urlaub kostet Geld. Ale rodzina wie dokładnie, że urlopy są, za urlop trzeba zapłacić. Und jetzt fangen sie an zu sparen. Teraz zaczynają wszyscy oszczędzać. Jeden Monat legen sie etwas auf die Seite. Każdego miesiąca odkładają coś na urlop. Dann erlauben sie sich manches nicht. I z pewnych rzeczy muszą w tym momencie zrezygnować. Sie kaufen keine neue Hose. Nie kupuje, ktoś nie kupił w tej rodzinie nowych spodni.
sie kaufen kein Eis. Nie kupują lodów na przykład. Weil sie sparen für den Urlaub. Ponieważ oszczędzają na urlop. Sie freuen sich auf diese Reise. Cieszą się na tę podróż. Und sie verzichten. I oni wstrzymują się od czegoś. Damit dieser Urlaub möglich ist. Aby ten urlop stał się możliwy und do przeżycia. Eigentlich soll unser Leben so sein. I właściwie tak powinno wyglądać nasze życie. Wir wissen, wir haben eine herrliche Zukunft vor uns. Wiemy przecież, że mamy wspaniałą przyszłość przed sobą. Eine Zukunft, wo es nur Glück und nur Freude gibt. Jest to przyszłość, której będziemy przeżywać tylko radość i wspaniałości. Das ist noch viel besser als Urlaub. I to jest coś o wiele lepszego niż urlop. Wollen wir da nicht heute in der Gegenwart? Czy nie powinniśmy dlatego dzisiaj, w obecnym czasie, für den Herrn Jesus leben? Żyć dla Pana Jezusa? Uns nicht mit dieser Welt einlassen? A nie mieszać się w sprawy tego świata? Ein Weg der Abwanderung gehen? Iść drogą, będąc odłączonym od tego świata? Nicht weil wir uns den Himmel verdienen müssen. Nie dlatego, abyśmy w ten sposób mieli sobie zasłużyć na niebo. Diese Zukunft ist uns sicher. Przyszłość nasza jest już zapewniona dla nas. Aber weil wir den Herrn Jesus ehren wollen. Ale ponieważ chcemy w życiu uczcić Pana Jezusa. Und weil er für jede Treue eine Belohnung gibt. Ponieważ też i za każdą wierność będzie nas czekać zapłata. Das ist doch der Punkt. Heute im Leben verzichten. To jest właśnie ten punkt. Teraz, w obecnym życiu, z czegoś rezygnować. Aus Dankbarkeit. Z wdzięczności. Aus Liebe zu dem Herrn Jesus. Miłości do Pana Jezusa. Und dann spornt es uns an. I to nas właśnie powinno zachęcać. Wenn ich hier für eine Zeit auf etwas verzichte. Jeśli teraz w tym czasie z czegoś rezygnuję. Es kommt einmal die Ewigkeit. Kiedyś nastanie wieczność. Und da muss ich auf gar nichts mehr verzichten. I wtedy już nie będę musiał niczym się ograniczać. Deswegen wollen wir Gott wohlgefällig dienen. Dlatego chcemy też Panu z upodobaniem służyć. Mit Frömmigkeit. Z śmiałością. Da sieht man an unserem äußeren Leben, dass wir zu Gott gehören. Aby było widziane w naszym życiu, że należymy do Boga. Sieht man das in meinem Leben? Czy widać to w moim życiu? Dass das Frömmigkeit ist. Czy jest to życie pobożne? Und in meinem Herzen, da darf Gottesfurcht sein. A w moim sercu powinna być bojaźń Boża. Das ist nicht Angst vor Gott. To nie jest strach przed Bogiem. Aber es ist Ehrfurcht vor Gott. To jest cześć w sercu przed Bogiem. Und aus dieser Herzenshaltung Gott gegenüber. I właśnie mając takie nastawienie serca w stosunku do Boga, folgt ein äußeres Leben in Frömmigkeit. To życie zewnętrzne właśnie odbywa się w pobożności. Jetzt kommen noch zwei Stellen über die Gnade. Jeszcze teraz przejdźmy do następnych dwóch miejsc, które mówią o łasce. Wir lesen Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Czytajmy wiersze z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków od 8 do 10. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Auf diesem Weg über diese Erde, auf dem wir Gott dienen wollen, brauchen wir Kraft. Na tej ziemi, którą idziemy i na której chcemy służyć Bogu, potrzebujemy siły. Da brauchen wir Festigkeit. Potrzebujemy umocnienia. Zuerst wird uns das feste Fundament gezeigt, das wir haben. Najpierw pokazany jest nam tutaj ten mocny fundament, który otrzymaliśmy. Jesus Christus, derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Auf diesem Fundament können wir fest und sicher stehen. Na takim fundamencie możemy pewnie, stabilnie stać. Aber jetzt brauchen wir auch Festigkeit in unseren Herzen. Ale teraz potrzebujemy również umocnienia serc. Wir merken das an unseren Herzen. Na pewno zauważamy to w naszych sercach. Das zieht die Welt. Świat nas ciągnie. Und ganz schnell hat sie in unseren Herzen etwas gefunden. I bardzo szybko możemy coś znaleźć w sercu naszym. Und es zieht uns in die Welt. Co nas ciągnie do świata. Und dann merken wir, eigentlich ist es beim Herrn Jesus besser. I za chwilę zauważamy, przecież przy Panu Jezusie to jest lepiej. Und dann geht es hin und her.
I to właśnie tak się odbywa. Raz tu. Wir haben gesungen in unserem Lied von der Gnade Gottes. Myśmy w naszej pieśni śpiewali o Bożej łasce. Und wir haben gerade gelesen, dass der Herr Jesus mit 7 Broten und wenigen Fischen alle satt gemacht hat. Myśmy też czytali przed chwilą, że Pan Jezus przy pomocy 7 kilku chlebów nakarmił tyle ludzi i zebrano jeszcze tyle okruchów. Und ich möchte gerne 7 Stellen aus dem Hebräerbrief lesen. Chciałbym też przeczytać 7 miejsc z listu do Hebrajczyków, in denen wir die Gnade finden. W których znajdziemy łaskę. Die erste Stelle in Kapitel 2, Vers 9. Pierwsze miejsce z drugiego rozdziału, 9 wiersza. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersz 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Im ersten Teil dieses Briefes an die Hebräer von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4. W pierwszym odcinku tego listu, od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza do drugiego rozdziału, czwartego wiersza, wird der Herr Jesus beschrieben in seiner Herrlichkeit als Sohn Gottes. Jest opisany Pan Jezus w swojej chwale jako Syn Boży. Er ist erstens der ewige Sohn Gottes. On jest po pierwsze odwiecznym Synem Bożym. Gott selbst, Gott der Sohn. Samym Bogiem, Bogiem Synem. Aber er ist auch als Mensch der Sohn Gottes. Ale również jako człowiek jest on Synem Bożym. Denn er ist gezeugt worden von Gott, dem Heiligen Geist. Gdyż on został poczęty przez Boga Ducha Świętego. Dieser Mensch, Jesus Christus, der von Maria geboren wurde, ten człowiek, Jezus Chrystus, który narodził się z Marii, ist als Mensch auch Sohn Gottes. Jako człowiek jest również Synem Bożym. Das sind zwei Dinge. To są dwie rzeczy, które możemy oglądać. Er ist der ewige Sohn, odwieczny Syn, und er ist auch als Mensch Sohn Gottes. I również jako człowiek Boży Syn. Und diese Herrlichkeit wird im ersten Teil des Briefes beschrieben. I ta chwała opisana jest w pierwszej części tego listu. Und dann von Kapitel 2, Vers 5 an wird seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen beschrieben. A od drugiego rozdziału, piątego wiersza opisana jest jego chwała jako Syna Człowieczego. Und Sohn des Menschen ist mehr als die Tatsache, dass er einfach ein Mensch ist. A Syn Człowieka to jest coś więcej niż po prostu bycie człowiekiem. Der Herr Jesus ist wahrer Mensch. Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Mensch wie wir ohne die Sünde. Ale człowiekiem tak jak my, oprócz grzechu. Es gibt viele Menschen. Na ziemi żyje wiele ludzi. Aber es gibt nur einen, der Sohn des Menschen ist. Ale tylko był jeden taki, który nazwany jest Synem Człowieczym. Das ist der größte, der herrlichste unter den Menschen. On jest tym największym, najwspanialszym pośród ludzi. Und das ist unser Herr Jesus. I to jest nasz Pan Jezus. Ich möchte kurz die Linie der Gedanken zeigen von Kapitel 2, Vers 5 bis 9. Chciałbym pokazać tę linię, albo myśli, które układają się w pewną linię od 5 do 9 wiersza. In Vers 5 sagt Gott Gottes Wort, dass er den zukünftigen Erdkreis nicht Engeln unterworfen hat. Jest napisane, że ten przyszły świat nie jest poddany aniołom. Der zukünftige Erdkreis, das ist diese Erde in der Zeit des tausendjährigen Reiches. A ten przyszły świat, to jest ten świat, który będzie nastanie w czasie tysiącletniego królestwa. Und diese Erde ist nicht Engeln unterworfen. I ta ziemia nie będzie, nie jest poddana aniołom. Ja, wem ist sie denn unterworfen? Ona i będzie jemu poddana. Das kommt in Vers 6 vor die Augen. I to pokazujemy, odczytamy w wierszu 6. Sie ist einem Menschen unterworfen. Ona jest poddana człowiekowi. Aber jetzt könnten wir fragen, welchem Menschen denn? Ale teraz pytamy jeszcze, jakiemu człowiekowi?
Und diese Frage wird in Vers 7 beantwortet. I to pytanie, na to pytanie znajdujemy odpowiedź w wierszu 7. Dem einen Sohn des Menschen, dem Herrn Jesus. Synowi człowieczemu, Panu Jezusowi. Ihm ist alles unterworfen. Jemu jest wszystko poddane. Und dann sagt Gottes Wort, wir sehen das noch nicht. I Słowo Boże mówi dalej, my jeszcze tego nie widzimy. Wenn du in die Schule gehst, jeśli idziesz do szkoły, wenn du einkaufen gehst, jeśli idziesz na zakupy, wenn du deine Arbeit machst, kiedy pracujesz, siehst du dann, dass dem Herrn Jesus alles unterworfen ist? To widzisz, że Panu Jezusowi to wszystko jest poddane? Nein, das sieht man nicht. Nie, tego nie widać jeszcze. Dem Herrn Jesus ist alles unterworfen. Panu Jezusowi jest wszystko w prawdzie poddane. Aber er hat diese Herrschaft noch nicht angetreten. Ale on jeszcze nie wystąpił, aby zapanować nad tym wszystkim. Die Menschen hören überhaupt nicht auf ihn. I ludzie w ogóle nie chcą go słuchać. Sie handeln völlig gegen seinen Willen. Oni właściwie postępują całkowicie wbrew jego woli. Aber noch wartet der Herr Jesus. Ale Pan Jezus jeszcze czeka. Und jetzt sagt Gottes Wort, wir sehen noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. I Słowo Boże mówi nam właśnie, my jeszcze nie widzimy tego, że wszystko jest mu poddane. Aber was sehen wir denn? Ale to widzimy? Mit den Augen unseres Herzens. Oczami naszych serc. Mit den Glaubensaugen. Oczami wiary. Wir sehen Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Widzimy Pana Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. So ist er jetzt als verherrlichter Mensch im Himmel. Teraz jest on właśnie tym uwielbionym człowiekiem w niebie. Und das sehen wir mit unseren Glaubensaugen schon. I to widzimy już oczami wiary. Und deswegen, weil wir das schon sehen, wissen wir auch, einmal wird ihm alles unterworfen sein. I ponieważ my już to wiemy i to widzimy, to wiemy także to, że wszystko kiedyś zostanie mu poddane. Und jetzt kommt ein wichtiger, praktischer Gedanke. I teraz następuje bardzo ważna, praktyczna myśl. Schauen wir den Herrn Jesus auch so an, verherrlicht im Himmel. Czy my tak patrzymy na Pana Jezusa, tego uwielbionego w niebie? Es gibt vieles, was wir uns anschauen können. Jest wiele rzeczy, na które możemy patrzeć. In der Werbung. Jeśli chodzi o reklamy. Bei Filmen. Jeśli chodzi o filmy, auf dem Handy, możemy wiele w komórkach oglądać. Wie viel Zeit brauchst du am Tag, um dir alles Mögliche anzuschauen? Ile czasu zabiera ci to, aby zobaczyć to wszystko, co jest tylko możliwe do oglądnięcia? Vielleicht sind es überhaupt nicht böse Dinge. Może wcale to nie są rzeczy złe. Vielleicht die Nachrichten. Może wiadomości. Vielleicht etwas zur Unterhaltung. Może coś, żeby z kimś porozmawiać. Vielleicht sind es aber auch böse Dinge. A może też i złe rzeczy. Niemand sieht das. Nikt tego nie widzi. Doch, der Herr Jesus sieht das. Jednak Pan Jezus to widzi. Viel Zeit verbringen wir dafür. Wiele czasu poświęcamy na to wszystko. Und wie viel Zeit haben wir, um den Herrn Jesus anzuschauen? A ile czasu poświęcamy na to, aby spoglądać na Pana Jezusa? 5 minuten. 5 minut? Ist vielleicht etwas zu wenig, oder? Może to jest troszeczkę za mało, albo... Den Herrn Jesus anschauen, wie er jetzt im Himmel ist, verherrlicht. Pana Jezusa oglądać, który teraz jest w niebie, uwielbiony. Das ist wichtig für unser Glaubensleben. To jest właśnie ważne dla naszego życia wiary. Und da brauchen wir etwas Zeit dafür. I do tego musimy sobie zarezerwować czas. Jetzt sagt Gottes Wort hier in Vers 9. I co mówi nam Słowo Boże tu w wierszu 9? Wir sehen aber Jesus. Widzimy Jezusa. Das ist der, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Leidens des Todes. To jest ten, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów z powodu też i cierpienia, cierpienia. Engel sind Geschöpfe Gottes. Aniołowie są stworzeniami Bożymi. Es sind Geistwesen. To są istoty duchowe. Zu bestimmten Gelegenheiten haben sie auch eine körperliche Erscheinung angenommen. W niektórych okolicznościach oni też mogli przyjąć ciało. Zum Beispiel, als diese Engel in 1. Mose 18 zu Abraham kamen. Na przykład w momencie, kiedy czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżesza 18 rozdziale, w momencie, kiedy aniołowie przyszli do Abrahama. Oder als der Engel Gabriel zu Maria kam. Albo kiedy anioł Gabriel przyszedł do Marii. Engel können also einen Körper annehmen. A więc aniołowie mogą przywdziać ciało. Aber sie sind geschaffen als Geistwesen. Ale oni właśnie są
stworzeni jako duchy. Und Engel sind Geschöpfe Gottes, die nicht sterben. I aniołowie są takimi stworzeniami Bożymi, które nie umierają. Und deswegen steht hier, der Herr Jesus ist ein wenig unter die Engel erniedrigt worden. Dlatego też i czytamy tutaj, że Pan Jezus jednak cośkolwiek się stał mniejszym od nich. Warum? Dlaczego? Weil er gestorben ist. Gdyż on umarł. Engel sterben nicht. Aniołowie nie umierają. Aber der Herr Jesus ist gestorben. Ale Pan Jezus umarł. Und er war 3 Tage und 3 Nächte im Tod. I on był 3 dni i 3 noce w śmierci. Und da war er ein wenig oder eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. A więc on w krótkim czasie był niższym od aniołów. Stał się niższym. So hat er sich erniedrigt. Tak bardzo on się uniżył. Wie dankbar sind wir ihm dafür. Jak wdzięcznymi jesteśmy za to. Und wir sehen den, der sich ein wenig unter die Engel erniedrigt hat. I widzimy właśnie tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Den sehen wir jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Teraz widzimy go jako ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Und jetzt kommt ein Nachsatz in diesem Vers. I teraz następuje pewien dopisek w tym wierszu. Und da haben wir zum ersten Mal das Wort Gnade in diesem Brief. I po raz pierwszy pojawia się tu słowo łaska w tym liście. Er hat durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. On z Bożej łaski zakosztował śmierci za każdego. Was ist das für eine Gnade Gottes? Cóż to jest za łaska Boża? Was ist eigentlich Gnade? Co właściwie jest łaska? Gnade ist eine unverdiente Zuwendung, ein unverdientes Geschenk. Łaska to jest niezasłużona przychylność, niezasłużony podarunek. Etwas, das du bekommst, obwohl du es nicht verdient hast. Coś, co otrzymujesz, chociaż w ogóle na to nie zasłużyłeś. Hatten wir es verdient, dass der Heiland für uns starb? Czy zasłużyliśmy w ogóle na to, żeby Pan Jezus miał za nas umrzeć? Hatten wir es irgendwie verdient, dass Gott seinen Sohn auf die Erde sandte? Czy zasłużyliśmy w ogóle na to, żeby Bóg miał posłać swojego Syna na ziemię? Das haben wir nicht verdient. Myśmy nie zasłużyli na to. Das ist die Gnade Gottes. To jest właśnie Boża łaska. Durch die Gnade Gottes kam er auf diese Erde. Z łaski Bożej on właśnie przyszedł na tę ziemię. Und durch die Gnade Gottes starb er am Kreuz. I z łaski Bożej on umarł na krzyżu. Da hat die Gnade Gottes einen Anfang gemacht. I wtedy łaska Boża uczyniła pewien początek. Wir wären nie zu Gott gekommen. Gdybyśmy nigdy do Boga nie przyszli. Aber Gott hat den ersten Schritt gemacht. Ale Bóg uczynił właśnie pierwszy krok w naszym kierunku. Ja, der Herr Jesus hat durch Gottes Gnade den Tod geschmeckt. Pan Jezus z Bożej łaski zakosztował śmierci. Das bewegt uns. Czy to nas porusza? Hier steht nicht einfach, er ist durch Gottes Gnade gestorben. Nie jest napisane po prostu, że on z Bożej łaski umarł. Nein, er hat den Tod geschmeckt. Jest napisane, że on zakosztował śmierci. In all seiner Bitterkeit. On zakosztował jej gorzkości. Den Tod als den Ausdruck größter Schwachheit. Śmierć, która jest wyrażeniem największej słabości. Und den Tod als die Folge der Sünde. Śmierci, która jest skutkiem, zapłatą za grzech. Wie hat den Herrn Jesus das erschüttert? Jak to musiało wstrząsnąć Panem Jezusem? Er hat am Grab von Lazarus geweint. On przecież płakał. Grobu Łazarza. Da wurden die Folgen der Sünde in ihrem ganzen Ausmaß deutlich. Tam wyraźnie były objawione skutki grzechu w całej masie. Lazarus war nicht nur krank, er war tot. Łazarz nie tylko, że zachorował, ale on umarł. Da hat der Jesus geweint. Pan Jezus przy tej okazji płakał. So hat er den Tod dann am Kreuz auf Golgatha nach dem Werk, das er dort vollbracht hat, geschmeckt. In all seiner Bitterkeit. I on właśnie w tej całej gorzkości, kiedy umarł na krzyżu, zakosztował śmierci. Wir lesen mal einen Vers aus Psalm 102. Czytajmy jeden wiersz Psalmu 102. In diesem Psalm finden wir den leidenden Messias. W tym psalmie znajdujemy cierpiącego Mesjasza. Und dann klagt er in Vers 24 und 25. On się uskarża w wierszu 24 i 25. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Pisze, tutaj czytamy, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Boże, nie zabieraj mnie w połowie moich dni. Aber der Jesus ist
gestorben, als junger Mann. Ale Pan Jezus właśnie umarł jako młody mężczyzna. Der hat den Tod in all seiner Bitterkeit geschmeckt. I on zakosztował całej gorzkości śmierci. Und noch einen Gedanken dazu. Jest jeszcze jedna myśl do tego. Hier steht, er hat durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. Jeszcze jest napisane za każdego albo dla wszystkiego. Was bedeutet das? Co właściwie to oznacza? Werden jetzt automatisch alle Menschen errettet? Czy oznacza, że automatycznie wszyscy ludzie będą uratowani? Nein. Nie. Aber das Angebot, errettet zu werden, das gilt allen Menschen. Ale oferta jest skierowana do wszystkich ludzi. Wszyscy mogą zostać uratowani. Dieses Werk, das der Herr Jesus vollbracht hat, das ist so groß. To dzieło, które Pan Jezus wykonał, jest tak wielkie. Es reicht aus für alle. Że ono wystarczy dla każdego. Aber du musst kommen. Ale musisz przyjść. Du musst dieses Heil annehmen. Musisz to zbawienie przyjąć. Es reicht für jeden. Ono wystarczy dla każdego. Aber nur der, der kommt, der hat einen Nutzen davon. Ale tylko ten, który przyjdzie, będzie mógł z niego skorzystać. So haben wir hier den ersten Vers von der Gnade im Hebräerbrief. Tak możemy widzieć tak wiele rzeczy w tym pierwszym wierszu dotyczącym łaski z listu hebrajskiego. Durch Gottes Gnade hat der Jesus den Tod geschmeckt. Z Bożej łaski zakosztował on śmierci za każdego. Und wer das im Glauben annimmt, jeśli ktoś przyjmie to we wierze, wer einsieht, ich bin ein verlorener Sünder, kiedy ktoś zauważy, jestem zgubionym grzesznikiem, und wer umkehrt zu dem Herrn Jesus und an ihn glaubt, nawróci się do Pana Jezusa i w Niego uwierzy, der wird errettet. Ten będzie uratowany. Und dann hat diese Gnade erlebt. I ten przeżyje właśnie tę łaskę. Und wie geht es jetzt weiter? I jak teraz będzie, co się będzie działo dalej? Wir leben hier auf der Erde. My żyjemy na ziemi. Wir leben hier als Christen, als Gläubige. Żyjemy teraz na ziemi jako chrześcijanie, jako wierzący. Als solche, die das neue Leben haben. Jako ci, którzy posiadają nowe życie. Der Heilige Geist wurde in uns. Duch Święty w nas mieszka. Aber auf diesem Weg brauchen wir die Gnade Gottes. Ale również w czasie tej drogi potrzebujemy Bożej łaski. Ohne die Gnade Gottes kommen wir nicht klar. Bo bez Bożej łaski nie będziemy mogli się ostać. Aber diese Gnade steht uns zur Verfügung. I ta łaska stoi do naszej dyspozycji. Johannes schreibt das in Johannes 1. Jan opisuje to w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Z jego łaski otrzymaliśmy, z jego pełni otrzymaliśmy i to łaskę za łaską. Diese Gnade begleitet uns auf dem ganzen Weg. Ta łaska właśnie towarzyszy nam w czasie całej naszej drogi. Aber wie gibt Gott diese Gnade? Ale jak Bóg tę łaskę daje? Er gibt diese Gnade Schritt für Schritt. On ją nam daje krok po kroku. Wir lesen den nächsten Vers. Czytamy następny wiersz. Aus Kapitel 4. Z 4 rozdziału. Vers 16. Wiersz 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hier geht es in diesem Teil des Hebräerbriefes darum, dass wir als Söhne auf dem Weg zur Herrlichkeit sind. W tej części listu do Hebrajczyków widzimy, że idziemy drogą jako synowie do chwały. Wir gehen unseren Weg hier über diese Erde. My idziemy drogą przez tę ziemię. Und das Ziel ist die Herrlichkeit des Himmels. A celem jest chwała nieba. Aber auf diesem Weg brauchen wir Hilfe. Ale na tej drodze potrzebujemy pomocy. Wir kommen nicht alleine klar. My sami nie jesteśmy w stanie postać się. Und diese Hilfe finden wir in der Gnade Gottes. I tę pomoc znajdziemy korzystając z Bożej łaski. Durch Gottes Gnade hat Christus für uns den Tod geschmeckt. Z Bożej łaski Pan Jezus zakosztował za nas, dla nas śmierci. Aber jetzt ist er im Himmel. Ale teraz on jest w niebie. Und er ist dort tätig für uns. I on tam jest, udziela się, stawia się za nami. Er ist unser großer, hoher Priester. On jest tam tym wielkim, najwyższym kapłanem. Und er sieht uns hier auf der Erde. I on widzi nas tutaj na ziemi. Und er sieht, was wir brauchen.
Und vom Himmel gibt er uns das, was wir brauchen. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Ich möchte euch gerne mal an 2. Mose 21 erinnern. Chciałbym wam coś przypomnieć z drugiej Mojżesza księgi, 21 rozdziału. Da wird uns das Recht des hebräischen Knechtes gezeigt. Tam jest pokazane coś, sprawa dotyczącego niewolnika hebrajskiego. Wenn dieser Knecht 6 Jahre gedient hatte, jeśli ten niewolnik służył przez 6 lat u kogoś, dann durfte er in 17 Jahren frei ausgehen. To mógł w 7. roku wyjść na wolność. Aber dann konnte dieser Knecht sagen, ale ten sługa, ten niewolnik mógł również powiedzieć tak. Ich liebe meinen Herrn. Ja kocham swojego Pana. Ich liebe meine Frau. Moją żonę. Ich liebe meine Kinder. Moje dzieci. Ich will nicht frei ausgehen. Nie chcę wyjść na wolność. Ich will bleiben und weiter dienen. Ja chcę pozostać i dalej służyć swojemu Panu. Dann sollte sein Herr ihn nehmen. To Pan wtedy jego powinien go wziąć. Er sollte ihn an den Türpfosten stellen. On powinien go postawić koło drzwi, koło futrem. Und er sollte mit einem Pfriem das Ohr durchbohren. I miał mu tam przekuć ucho. Und dann hätte dieser Knecht ein Zeichen an sich. I wtedy ten niewolnik otrzymywał pewne znamie, znak. I wofür war dieses Zeichen? I co ten znak miał wskazywać, na co miał wskazywać? Dass der Knecht nochmal 7 Jahre dient. Czy to, że on jeszcze 7 lat będzie kolejnych służył? Nein, das war ein Zeichen, dass er auf ewig dienen sollte. To było znakiem, że on na zawsze chce zostać u Pana i służyć mu. Und dieser Knecht erinnert uns an den Herrn Jesus. I właśnie ten niewolnik wskazuje nam na Pana Jezusa. Er hat gesagt, ich liebe meinen Gott und Vater. On powiedział, ja kocham, miłuję swojego Boga, swojego Ojca. Ich liebe meine Versammlung. Ja miłuję zgromadzenie. Ich liebe jeden Einzelnen, für den ich mein Leben geben möchte. Ja kocham każdego pojedynczego, za którego złożyłem swoje życie. Ich will nicht frei ausgehen. Nie chcę wyjść na wolność. Und dann ist der Jesus ans Kreuz gegangen. I poszedł Pan Jezus na krzyż. Und dann wurde sein Leib durchbohrt. I tam pozwolił przebić swoje ciało. Jetzt hat er diese Zeichen an seinem Körper. I on teraz ma te znaki na swoim ciele. Zeichen von den Nägeln. Znaki pozostające po gwoździach. Und Zeichen von dem Speerstich. Znak, który pozostał po włóczni, która go przebiła. Und es sind Zeichen dafür, dass er dient auf ewig. I to są właśnie znaki, które świadczą o tym, że on służy na wieki. Das Werk am Kreuz ist vollbracht. Dzieło na krzyżu jest dokończone. Für unsere Erlösung muss nichts mehr getan werden. Dla naszego wykupienia już nic nie trzeba wykonać. Das ganze Werk ist vollbracht. Całe dzieło zostało wykonane. Aber der Herr Jesus dient weiter. Ale Pan Jezus służy dalej. Er dient, damit wir das bekommen, was wir auf dem Weg brauchen. Pan Jezus służy, abyś ta służba skierowana jest w tym kierunku, abyśmy otrzymali na ziemi to, co potrzebujemy. Er verwendet sich für uns. On się wstawia za nami. Und bald kommt er und ruft uns in die Herrlichkeit. I wkrótce on przyjdzie i powoła nas, weźmie nas do wieczności. Dann, pochwały. Dann lesen wir einen wunderschönen Vers im Lukas-Evangelium. I dlatego, czy w związku z tym tematem, czytamy piękny wiersz zapisany w Ewangelii Łukasza. In Lukas 12. Łukasza 12 rozdziale. Wenn der Herr Jesus dann kommt und uns zu sich holt, wenn der Pan Jezus przyjdzie, aby nas wziąć do siebie, dann sagt er, jetzt kommt ihr herauf. Dann sagt er, komm hier herauf. I on mniej więcej ten wiersz tak mówi, chodź tutaj do mnie. Und jetzt setze du dich hier an den Tisch. I usiądź teraz przy stole. Du darfst jetzt ausholen. Ty teraz odpocznij. Du hast dein Leben auf der Erde hinter dir. Ty masz już teraz życie na ziemskie poza sobą. Das war verbunden mit mancher Mühe. To było związane z wieloma trudnościami. Da hast du mir gedient. I tyś mi tam służył. Jetzt darfst du ausruhen. Teraz możesz odpocząć. Jetzt komme ich und bediene dich. Ja teraz przyjdę i będę cię ci usługiwał. Wir lesen Lukas 12, Vers 37. Łukasza 12, wiersz 37. 37. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających, zapraszających.
powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Ja, der Herr Jesus, der dient auf ewig. Pan Jezus służyć będzie na wieki. Und hier in Hebräer 4, da sehen wir ihn als unseren hohen Priester. A tu właśnie w Hebrajczyku 4 widzimy go jako najwyższego kapłana. Und wir haben schon gesehen, er sieht uns. Mówiliśmy już, że on nas widzi. Er möchte uns gerne das geben, was wir brauchen. I on chce nam chętnie dać to, czego potrzebujemy. Jetzt wartet er darauf. Ale on czeka też na to, dass wir zum Thron der Gnade hingehen. Abyśmy podeszli do tronu łaski. Dass wir im Gebet zu unserem Gott kommen. Abyśmy przyszli w modlitwie do Boga, do naszego Boga. Zu Gott auf seinem Thron. Do Boga, który siedzi na swoim tronie. Und das ist ein Thron der Autorität. Jest to tron, który jest związany z autorytetem. Aber für uns ist es der Thron der Gnade. Ale dla nas jest on tronem łaski. Da ist Gott auf seinem Thron. Bóg jest na swoim tronie. Und da ist der Herr Jesus zur Rechten Gottes. A Pan Jezus jest po prawicy Bożej. Und er ist unser großer hoher Priester. I on jest tym najwyższym naszym arcykapłanem. Weil er dort ist, dürfen wir freimütig zu Gott hingehen. I ponieważ on tam jest, możemy śmiało przychodzić przed oblicze Boże. Da dürfen wir ihm alles sagen. I możemy mu wszystko powiedzieć. Der Herr Jesus, der sich für uns hingegeben hat, der sitzt ja dort. Pan Jezus, który się za nas tak poświęcił, tam siedzi. Und dann bekommen wir etwas. I wtedy otrzymujemy coś od Niego. Wir bekommen erstens Barmherzigkeit. Po pierwsze, otrzymujemy miłosierdzie. Das ist das Erbarmen Gottes mit uns in unserem Elend. To jest to współczucie Boga nad naszą biedą, czy tym, co przeżywamy smutnego. Und wir bekommen zweitens Gnade. I po drugie, otrzymujemy łaskę. Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Łaskę dla pomocy w czasie stosownym, w odpowiednim czasie. Und zu diesem Thron der Gnade können wir immer hingehen. Do tronu łaski możemy zawsze podchodzić. Einmal am Tag, aber auch 10-mal am Tag. Raz w ciągu dnia, ale też 10 razy w ciągu dnia. Und noch mehr. Jeszcze więcej. Und jetzt ist die zweite wichtige Frage für uns. I teraz jest drugie pytanie, które możemy skierować do siebie. Die erste Frage war, schauen wir auch wirklich den Herrn Jesus an? Pierwszym pytanie było to, czy patrzymy rzeczywiście na Pana Jezusa, który jest chwałą i dostojeństwem ukoronowany. Und die zweite Frage ist, gehen wir wirklich zum Thron der Gnade? A drugim pytaniem jest to, czy podchodzimy do tronu łaski? Wie oft gehen wir dorthin am Tag? Jak często podchodzimy tam w ciągu dnia? Morgens und abends? Czy tylko rano i wieczorem? Das ist gut. Bardzo dobrze. Aber wir dürfen viel öfter dorthin. Ale możemy jeszcze częściej tam przychodzić. In einem kurzen Gebet oder in einem langen Gebet. W krótkiej modlitwie, ale też i w długiej modlitwie. Wir sind dort immer angenommen. Zawsze tam zostaniemy przyjęci. Der Herr Jesus ist dort. Pan Jezus tam jest. Und von ihm bekommen wir die Gnade und die Barmherzigkeit, die wir brauchen. Od Niego otrzymamy łaskę i miłosierdzie, których potrzebujemy. Haben wir es nicht unendlich gut? Czy nie mamy się nieskończenie dobrze? Wir haben immer jemanden, mit dem wir reden können. My mamy zawsze kogoś, z którym możemy porozmawiać. Wir sind niemals alleine. Nigdy nie jesteśmy sami. Vielleicht bist du oft alleine und keiner besucht dich. Może niekiedy jesteś sam, nikt cię nie odwiedza. Aber da ist der Herr Jesus. Ale Pan Jezus jednak jest z tobą. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Pan Jezus mówi, oto jestem z wami po wszystkie dni. Ich will dich nicht verlassen. Nie chcę cię opuścić. Und dann darfst du zu ihm sprechen. Możesz mu wszystko powiedzieć. Er hört. Und słyszy. Vor einiger Zeit habe ich eine ältere Frau besucht. Sie war Witwe geworden. Niedawno odwiedziłem pewną starszą panią, która była wdową. Dann hat sie mir erzählt. Ona mi opowiadała. Früher habe ich meinem Mann gesagt. Wcześniej mówiłam do swojego męża. Wenn ich in die Küche gehen wollte, um zu kochen. Jeśli chciałam iść do kuchni, aby gotować. Ich habe ihm gesagt, so, ich gehe jetzt in die Küche und ich koche uns jetzt etwas zu essen. Ona mówiła, teraz idę do kuchni, coś ugotuję i później dam ci coś do zjedzenia. Jetzt war ihr Mann nicht mehr da. Teraz już męża nie było przy niej. Dann hat sie mir gesagt. I ona mówiła do mnie. Jetzt sage ich dem Herrn Jesus. Powiedziała do mnie, teraz mówię Panu Jezusowi. Der hört mich. On
on mnie słyszy. I sage ihm, ich gehe jetzt in die Küche kochen. Bitte hilf mir dabei. I ona teraz mówi, Panie Jezu, teraz idę do kuchni i chcę tam gotować, a Ty mi pomóż. Ich erzähle ihm einfach meine Gedanken und das, was ich tun möchte. I ona opowiada mu, wyraża swoje myśli, wszystko mu opowiada. So dürfen wir uns mit dem Herrn Jesus unterhalten. I tak możemy rozmawiać z Panem Jezusem. Wie oft machen wir das? Jak często robimy coś takiego? Leben wir wirklich so im Kontakt mit ihm? Czy rzeczywiście tak żyjemy, kontaktując się z nim na każdym momencie? Das ist echtes Christenleben. To jest prawdziwe życie chrześcijańskie. In einer Verbindung mit dem Herrn Jesus leben. Życie w łączności z Panem Jezusem. Da dürfen wir ihn fragen, Herr, soll ich das jetzt machen? Możesz pytać Pana Jezusa, co teraz mam czynić? Da kommt vielleicht ein Kunde und will einen Vertrag machen. Może przychodzi akurat do ciebie jakiś klient i masz z nim zawrzeć kontrakt. Dann darf ich beten. To powinieneś się modlić. Ohne Worte. Niemand muss słowa, nikt nie musi tego słyszeć. Niemand muss das hören. Herr Jesus, soll ich unterschreiben oder nicht? Panie Jezu, mam podpisać to czy nie? So dürfen wir leben mit dem Herrn Jesus. Tak możemy żyć z Panem Jezusem. Dann wird unser Leben sicher in mancher Sache eine ganz andere Richtung nehmen. I to wtedy nie jedna rzecz przybierze, pójdzie w zupełnie innym kierunku w naszym życiu. Aber es wird ein glückliches Leben. Ale będzie to na pewno szczęśliwe życie. Immer zum Thron der Gnade gehen. Ciągle podchodzić do tronu łaski. Wir kommen zur nächsten Stelle in Kapitel 10. Następne miejsce znajdujemy w rozdziale 10. Und es ist eine sehr, sehr ernste Stelle. To miejsce jest miejscem bardzo poważnym. Wir lesen Vers 28 und 29. Czytamy wiersz 28 i 29. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Worum geht es in diesem Abschnitt? O co właściwie chodzi w tych wierszach? In diesem Abschnitt, Vers 26 bis Vers 31, geht es um Menschen, die haben das Heil in dem Herrn Jesus kennengelernt. W wierszach od 26 do 31 chodzi o ludzi, którzy zapoznali się ze zbawieniem, które Bóg daje z łaski. Sie haben von dem Herrn Jesus gehört. Oni usłyszeli o Panu Jezusie. Und sie haben erlebt, wie der Heilige Geist wirkt. I oni przeżyli to, jak, w jaki sposób Duch Święty działa. Damals, diese Menschen hatten sogar etwas gesehen von den Wunderwerken am Anfang. Ludzie, którzy żyli w tamtym czasie, oni nawet widzieli to wszystko w cudach, które się działy na początku. Sie hatten also ganz klar erkannt, diese Sache ist eine Sache von Gott. I oni bardzo dokładnie mogli widzieć to, że ta rzecz pochodzi od Boga. Aber dann haben sie gesagt, das will ich nicht. Ale oni powiedzieli potem, nie, z tym nie chcę mieć nic do czynienia. Ich habe erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Ja przeżyłem, jakie cuda, jakich cudów dokonuje Bóg. Ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist wirkt. Zauważyłem, w jaki sposób Duch Święty działa. Ich habe von der reinigenden Kraft des Blutes des Herrn Jesus gehört. Słyszałem o oczyszczającej mocy krwi Pana Jezusa. Aber ich will das nicht. Ale powiedziałem, ja nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Ich will zum Judentum zurückgehen. Ja chcę iść z powrotem do Żydostwa, mówili Żydzi. Oder heute könnten wir sagen, zu einer anderen Religion. Albo dzisiaj możemy powiedzieć, ja chcę pozostać, albo pójść do innej religii. Vielleicht gibt es heute Menschen. Może dzisiaj też są tacy ludzie. Die sagen, ich habe das verstanden. Ja to wszystko zrozumiałem. Durch den Glauben an den Herrn Jesus will ich gerettet werden. Wiem, że chcę być mogę być uratowany przez wiarę w Pana Jezusa. Aber ich will doch lieber wieder Maria. Ale jednak chcę się zwrócić do Marii raczej. Gottes Wort sagt hier. A Słowo Boże mówi tutaj. Wer das so klar gesehen hat. Jeśli ktoś to jasno wszystko zauważył i rozpoznał. Und es dann bewusst ablehnt. I świadomie to wszystko odrzuca. Für den bleibt nur das ewige Verderben. Dla niego pozostaje tylko wieczny
Vergleich wird gemacht mit dem Alten Testament. I to jest porównane ze Starym Testamentem. Wenn jemand das Gesetz Moses gekannt hat, jeśli ktoś rozpoznał, zapoznał się z prawem Mojżesza, aber es dann verworfen hat, ale go odrzucił, es abgelehnt hat, odrzucił go, sich den Götzen zugewandt hat, wrócił się do bałwanu, obwohl doch das Gesetz sagt, es gibt nur einen Gott. Chociaż prawo mówiło, jest tylko jeden Bóg. Der muss sterben. To ten musiał umrzeć. Wenn da zwei oder drei Zeugen sind, jeśli było dwóch albo trzech świadków, dann muss er sterben. To na podstawie zeznania tych świadków musiał ponieść śmierć. Aber wer den Herrn Jesus kennengelernt hat, ale jeśli ktoś poznał Pana Jezusa, eine viel größere und herrlichere Offenbarung Gottes als das Gesetz, który był jeszcze większym i wspanialszym objawieniem Bożym niż zakon, niż prawo. Wer den Sohn Gottes kennengelernt hat, der auf diese Erde gekommen ist, który poznał Syna Bożego, który na tej ziemi był i żył, wer etwas von dem Blut des Bundes, von seinem hingegebenen Leben gesehen hat, który widział coś tej krwi przymierza, która się przelała na krzyżu, und wer äußerlich in diesem Segensbereich war, wer äußerlich in diesem Segensbereich des Christentums gewesen ist, wenn ein Mensch in diesen Bereich des Christentums gekommen ist, jeśli ktoś doszedł do tego obszaru związanego z chrześcijaństwem, vielleicht die Zusammenkünfte der Gläubigen besucht hat, może chodził na zgromadzenia wierzących, und gemerkt hat, wie da der Geist Gottes wirkt, i zauważył, że Duch Święty działa pośród tych ludzi, und diesen Segen erlebt hat, i przeżył błogosławieństwa z tym związane, aber er hat sich nie bekehrt, a się nie nawrócił, und er sagt, das will ich nicht, i mówi, nie chcę z tym mieć nic do czynienia, er schmäht den Geist der Gnade, on zakosztował Ducha łaski, er sagt, diese Gnade, die ich kennengelernt habe, die will ich nicht, mówi, tę łaskę, z którą się zapoznałem, z tą łaską nie chcę mieć nic do czynienia. Für den gibt es nur noch das Gericht. Dlatego pozostaje tylko sąd. Vielleicht stellt einer die Frage. Może ktoś zada pytanie. Hier steht doch in Vers 29. Tu w wierszu 29 jest napisane, dass er durch das Blut geheiligt worden ist. Że on został uświęcony przez krew. Ist das denn jetzt doch einer, der errettet ist? Czy to nie jest przypadkiem, nie oznacza to przypadkiem, że on jednak zostanie uratowany? Kann ein Gläubiger wieder verloren gehen? Czy ktoś wierzący może iść na potępienie? Nein, das bedeutet dieser Vers nicht. Ten wiersz o tym nie mówi. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen aus dem ersten Korintherbrief. Chcielibyśmy jeden przykład wziąć z listu do Koryntian. Aus Kapitel 7, z rozdziału 7, 1 Korinther 7, pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, da spricht Paulus von folgender Situation. Paweł opisuje następującą sytuację. Da war ein Ehepaar, było pewne małżeństwo, beide waren ungläubig. Obydwoje małżonków było niewierzących. Und jetzt hören sie das Evangelium. I oni teraz słyszą Ewangelię. Und einer der beiden bekehrt sich. Jeden z nich się nawrócił. Davon spricht er in Vers 12. Teraz o nich mówi apostoł w wierszu 12. Es kann sein, dass der Mann sich bekehrt. Może się na przykład zdarzyło, że się mąż nawrócił w tym małżeństwie. Und da steht, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat. I pisze tutaj, jeśli brat ma żonę niewierzącą, albo pogankę, jak ono jest napisane. Es kann auch sein, dass die Frau sich bekehrt. Może być odwrotnie, że się żona nawróci. Von diesem Fall spricht Vers 13. O tym przypadku mówi wiersz 13. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat. Jeśli żona ma niewierzącego męża, albo poganina. Und jetzt steht in Vers 14, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. I teraz wiersz 14 wyjaśnia nam, i tu jest użyte to pojęcie, uświęcenie. Und die albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę pogankę, a żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Der Mann ist ungläubig. Mąż jest niewierzący. Und doch ist er geheiligt. A jednak jest uświęcony. Es ist
dieser Familie, w tym małżeństwie, w tej rodzinie, ist ein Gläubiger. Jest jeden wierzący. Und deswegen steht diese Familie unter einem gewissen Segen Gottes. I dlatego ta rodzina jest pod wpływem Bożego błogosławieństwa przez tego wierzącego. Und diesen Segen erlebt auch der Ungläubige. I diesen Segen erlebt er auch in gewissem Sinn. Ten, to błogosławieństwo ci niewierzący przeżywają w jakimś sensie. Insofern ist er geheiligt. Przez, w tym sensie są oni uświęceni. Aber er ist noch ungläubig. Ale są niewierzący dalej. Aber da merken wir, es gibt eine äußere Heiligung. A więc zauważamy, że jest to takie zewnętrzne uświęcenie kogoś. Und nicht immer, wenn in der Bibel von Heiligung gesprochen wird. I właśnie musimy to rozumieć też, że nie zawsze, kiedy w Biblii jest mowa o uświęceniu, meint es eine innere Heiligung. Że to oznacza, że coś jest we wnętrzu człowieka, wewnętrzne uświęcenie. Und um eine solche äußere Heiligung geht es auch hier in Hebräer 10. I właśnie o te zewnętrzne uświęcenie chodzi też w tym liście do Hebrajczyków, który czytamy. Dieser Abschnitt zeigt also überhaupt nicht, dass Gläubige verloren gehen können. I to miejsce nie mówi w ogóle o tym, że jakiś wierzący może pójść na potępienie. Aber dieser Abschnitt zeigt, dass ein äußeres Bekenntnis nicht ausreicht. I, ale to miejsce mówi, że takie zewnętrzne wyznanie czyjeś nie wystarcza. Einfach nur mit den Christen gehen, das reicht nicht aus. Chodzenie z chrześcijanami to nie wystarcza. Man muss sich bekehren. Trzeba się nawrócić. Man muss den Herrn Jesus annehmen im Glauben. Trzeba przyjąć Pana Jezusa we wierze. Dann wird man gerettet. Wtedy jest się uratowany. So wirbt der Geist der Gnade auch heute. I tak też Duch Święty działa do dzisiejszego dnia. Nimm den Herrn Jesus an. Przyjmij Pana Jezusa. Nimm ihn an als deinen persönlichen Heiland. Przyjmij go jako swojego osobistego Zbawiciela. Sage nicht, den will ich nicht. Nie mów, tego nie chcę. Sonst bist du auf dem Weg ins Gericht. Czeka cię sąd. Wir gehen zur vierten Stelle. Idziemy do czwartego miejsca. Aus Kapitel 12. 12 rozdziału. Vers 15. Wiersz 15. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 15. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przeżeń nie pokalało się wielu. Jak kann man denn auch an der Gnade Gottes Mangel leiden? Czy można cierpieć brak łaski Bożej? Wie kommt das denn? Jak coś takiego może się zdarzyć? Liegt das an der Gnade Gottes? Czy zależy to od Bożej łaski, od samej łaski Bożej? Kann es sein, dass irgendwann mal nicht genug Gnade Gottes da ist? Może się zdarzyć, że gdzieś... Entschuldigung, das ist Frage. Ja. Czy może się zdarzyć, że gdziekolwiek braknie Bożej łaski? Nein, das kann nicht sein. Nie, czegoś takiego nie ma. Wenn du in deinem Haus den Wasserhahn aufmachst, jeśli w swoim domu otworzysz, odkręcisz wodę, kurek z wodą, w kranie, dann kommt normalerweise Wasser raus. Normalnie zawsze leci woda. Aber wenn im vom Wasserwerk aus eine Leitung neu gemacht wird, ale jeśli na przykład zakład wodociągów wymienia rury, dann kann es sein, da kommt mal kein Wasser. To może się zdarzyć, że jest przerwa w dostawie wody. Aber wenn du ans Meer gehst, ale jeśli pójdziesz nad morze, und einen Blick auf die weite Fläche des Wassers wirst. I spojrzysz na ogromną przestrzeń wodną. Da hast du niemals Angst, dass das Wasser mal alle geht. To nigdy nie przestraszysz się, nie pomyślisz, że wody może tu braknąć. Und die Gnade Gottes, die ist nicht wie ein Wasserhahn. I ta łaska Boża to nie jest tak jak ten kran, z którego może lecieć woda. Die Gnade Gottes ist wie das große Meer. Ta łaska Boża jest coś takiego jak to morze. Es ist immer genug da. Jest zawsze wody pod dostatkiem w morzu. Aber wie kann man jetzt an der Gnade Gottes Mangel leiden? Ale jak więc teraz może się zdarzyć, że tej łaski zabraknie? Bis zum Moment scheint draußen die Sonne. Popatrz, teraz w tym momencie na dworze świeci słońce. Wenn du dich draußen in die Sonne stellst, dann wird es dir warm. Jeśli staniesz na dworze i poddasz się temu promieniowaniu, to czujesz ciepło. Aber wenn du unten in den Keller gehst, ale jeśli pójdziesz do piwnicy, dann kann es sein, dass du frierst, obwohl
draußen die Sonne scheint. To może się zdarzy, że tam będzie ci zimno, chociaż na dworze będzie świecić słońce. Dann ist die Sonne da. Słońce na dworze świeci dalej. Aber du hast Mangel. Ale ty nie odczuwasz go. Mangel an Licht und an Wärme. Ty, tobie brakuje światła i ciepła. Und so kann es in unserem Leben sein. Tak samo może się zdarzyć w naszym życiu. Wir befinden uns im Keller. My niekiedy znajdujemy się w piwnicy. Über uns ist eine Decke. Nad nami jest sufit. Vielleicht eine Decke, weil wir in der Sünde leben. Może jest to sufit związany z życiem w grzechu. Oder eine Decke, weil wir überhaupt nicht an die Gnade Gottes denken. Może jest to sufit, który stworzył brak myślenia o Bogu i o łasce Bożej. Was müssen wir machen? Co więc musimy uczynić? Wir müssen rausgehen aus dem Keller. Musimy wyjść z tej piwnicy. Wir müssen nach draußen gehen in die Sonne. Musimy wyjść na zewnątrz i poddać się działaniu słońca. Wir dürfen uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Możemy się zająć Panem Jezusem. Mit seinem Werk von Golgatha. Jego dziełem, które uczynił na Golgocie. Und auf einmal merken wir, wie unser Herz wieder warm wird. I od razu odczujemy, że w naszym sercu, nasze serce się rozgrzewa. Wie wir aufhören zu frieren. Zauważamy, że przestaje nam być zimno. Aber wir müssen wirklich die Decke wegmachen. Ale musimy ten sufit po prostu rozwalić. Sonst kann es sein, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Gdyż może się zdarzyć wtedy, że będziemy odczuwali niedostatek Bożej łaski. Da muss jetzt jeder bei sich selbst in seinem Leben aufpassen. I każdy musi osobiście uważać na to, w jaki sposób prowadzi życie na ziemi. Aber wir dürfen auch aufeinander achten. Ale my też możemy jedni na drugich zważać. Merkst du, dass da vielleicht ein Bruder oder eine Schwester ist, die traurig sind? Może, czy w ogóle zauważasz, że twoja siostra albo twój brat są jacyś przygnębieni? Oder siehst du, dass da jemand vielleicht auf einem schlechten Weg ist? A może widzisz, że ktoś idzie drogą niewłaściwą, niewłaściwym kierunku? Versuche ihm die Gnade Gottes zu bringen. Spróbuj mu przynieść Bożą łaskę. Versuche ihn zu trösten, ihn aufzumuntern. Spróbuj go pocieszyć i wzmocnić. Auch auf den falschen Weg hinzuweisen. Również, kiedy on idzie na złej drodze. Bring ihn wieder heraus in die Sonne, damit die Gnade Gottes sein Herz erwärmen kann. Spróbuj go znowu przyprowadzić na słońce, aby szedł właściwą drogą. Wir kommen zur fünften Stelle. Przejdźmy do piątego miejsca. In Kapitel 12, Vers 28. Z tego rozdziału 12, wiersz 28. Da steht im Kontext ein anderes Wort. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben oder lasst uns Dankbarkeit haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Gott. Może przeczytam to tak, jak jest u nas napisane, a potem dojdziemy do tego, bo tutaj pojawia się słowo łaska, którego w naszym akurat tłumaczeniu nie ma. Przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Der gleiche Vers, ja? Tutaj pojawia się takie wyrażenie: miejmy łaskę albo żyjmy w łasce, tak jak to Bogu jest miłe. Ale myślę, że przy tłumaczeniu to wyjdzie jeszcze. Wir merken schon gerade beim Vorlesen, dass es hier ein einziges Mal eine etwas andere Bedeutung hat. My teraz coś zauważyli, że przy czytaniu tego wiersza, że pojawia się akurat to słowo, które w jakiś sposób ma inne znaczenie. Wir haben bisher immer gesehen, dass es um die Gnade Gottes geht. Myśmy mówili cały czas do tej pory, że chodzi o Bożą łaskę, durch die uns etwas gegeben wird. Tu, przez którą nam coś jest dane. In diesem Vers geht es um die Antwort, die wir geben dürfen. Ale w tym wierszu chodzi właściwie o odpowiedź, którą my możemy Bogu przynieść, czy odpowiedzieć, odpowiedź, którą możemy wyrazić. Wenn
jemand ein Geschenk macht, jeśli, wenn, wenn dir jemand ein Geschenk gibt, jeśli ty komuś dajesz jakiś podarunek, was machst du dann? To co się dzieje? Du sagst danke. Jeśli ty otrzymujesz, mówisz dziękuję. Und wenn Gott uns so viel Gnade geschenkt hat, a jeśli Bóg nam okazuje tak wiele łaski, was machen wir dann? To co my czynimy wtedy? Sagen wir danke? Czy mówimy dziękuję? Und dann ist alles vorbei? I czy to już jest wszystko? Na tym się wszystko kończy? Hier in diesem Vers lernen wir, was Gott gerne für eine Antwort haben möchte. I w tym wierszu właśnie uczymy się tego, co Bóg oczekuje od nas. Er möchte gerne die Antwort haben, dass wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. On chciałby, abyśmy, aby tą odpowiedzią naszą było to, że my mu całe nasze życie oddamy do dyspozycji. Aber dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, ale jeśli, albo abyśmy to życie mogli mu oddać do dyspozycji, das ist kein Zwang. To nie jest właśnie żaden przymus. Das ist nicht etwas, das wir aus gesetzlichem Gehorsam tun. I to nie powinno być tak, że my będziemy to czynić z takiego zakonnego przymusu. Sondern das ist Dankbarkeit. Ale to jest coś, co powinniśmy uczynić z wdzięczności. Diese Antwort, die geben wir auf die Gnade Gottes. Tę odpowiedź oddajemy, albo tej odpowiedzi udzielamy z Bożej łaski. Durch Gnade oder in Dankbarkeit dienen wir Gott. Z łaski, z wdzięcznością służymy Bogu. Das ist der Punkt hier. I to właśnie tak ten wiersz powinien brzmieć. To jest ten punkt ciężkości w tym wierszu. Und der direkte Zusammenhang? A jeśli chodzi o bezpośredni związek, który tu widzimy, da gibt uns Gottes Wort noch einen Grund an. To Słowo Boże daje nam jeszcze pewien powód. Gott sagt deshalb. Bóg mówi dlatego. Weshalb denn? Dlaczego? Weil wir ein unerschütterliches Reich bekommen. Ponieważ my otrzymamy niewzruszone królestwo. Wir gehören zu dem Himmel. My przecież należymy do nieba. Und da, wo unsere Zukunft ist, da gibt es keine Erschütterung mehr. I tam, gdzie jest nasza przyszłość, tam już i będzie, tam nie będzie niczego, co będzie mogło się wzruszyć. Diese Erde, auf der wir jetzt leben, die wird einmal erschüttert. To ta ziemia, na której my teraz żyjemy, ona kiedyś się poruszy. Die Elemente, die werden im Brand aufgelöst werden. Te wszystkie elementy na tym świecie zostaną spalone. Und da wird diese Erde und der geschaffene Himmel, die werden vergehen. I te wszystkie stworzone rzeczy i ziemia przeminie. Aber wir gehören zum Himmel. Ale my należymy do nieba. Und im Himmel gibt es diese Erschütterung nicht. A tam nic nie ulegnie wzruszeniu. Unser Teil ist noch ein viel höheres Teil. Naszym działem jest coś, co jest o wiele większe. Und jetzt sagt der Schreiber, weil wir eine so herrliche Zukunft haben. I teraz pisarz mówi, ponieważ wy taką przyszłość macie, weil Gott uns so etwas Wunderbares bereitet hat. Ponieważ Bóg wam coś takiego cudownego przygotował, deshalb wollen wir doch das Leben, was wir hier noch auf der Erde haben, dlatego też i życie, które na tej ziemi jeszcze mamy, das prowadzimy, das wollen wir gut nutzen. Chcemy dobrze wykorzystać. Ist uns das bewusst? Czy jest nam to, jesteśmy tego świadomi? Wie lange geht das Leben hier auf der Erde? Jak długo trwa życie na tej ziemi? Vielleicht 80 Jahre? Może 80 lat? Und wie lange ist die Ewigkeit? A jak długa jest wieczność? Ohne Ende, unbegrenzt. Bez końca, bez żadnych ograniczeń. Wollen wir nicht in diesem verhältnismäßig kurzen Leben auf der Erde? Czy nie chcielibyśmy w porównaniu, kiedy porównujemy wieczność z tym krótkim życiem na ziemi, wirklich Gott dienen? Czy nie chcielibyśmy rzeczywiście Bogu służyć? Möchte mal ein Beispiel machen. Chciałbym pewien przykład przytoczyć. Manchmal plant eine Familie einen Urlaub. Niekiedy rodzina planuje urlop. Sie möchten eine kleine Reise machen. Chcielibyśmy jakąś wycieczkę zorganizować. Und vielleicht etwas Schönes von dieser Natur sehen. I może zobaczyć coś pięknego, jeśli chodzi o przyrodę, naturę. Aber diese Familie weiß, ein Urlaub kostet Geld. Ale rodzina wie dokładnie, że urlopy są, za urlop trzeba zapłacić. Und jetzt fangen sie an zu sparen. Teraz zaczynają wszyscy oszczędzać. Jeden Monat legen sie etwas auf die Seite. Każdego miesiąca odkładają coś na urlop. Dann erlauben sie sich manches nicht. I pewnych rzeczy muszą w tym momencie zrezygnować.
Sie kaufen sich keine neue Hose. Nie kupuje, ktoś nie kupił w tej rodzinie nowych spodni. Sie kaufen kein Eis. Nie kupują lodów na przykład. Weil sie sparen für den Urlaub. Oszczędzają na urlop. Sie freuen sich auf diese Reise. Cieszą się na tę podróż. Und sie verzichten. I oni wstrzymują się od czegoś. Damit dieser Urlaub möglich. Aby ten urlop stał się możliwy und do przeżycia. Eigentlich soll unser Leben so sein. I właściwie tak powinno wyglądać nasze życie. Wir wissen, wir haben eine herrliche Zukunft vor uns. Wiemy przecież, że mamy wspaniałą przyszłość przed sobą. Eine Zukunft, wo es nur Glück und nur Freude gibt. Jest to przyszłość, której będziemy przeżywać tylko radość i wspaniałości. Das ist noch viel besser als Urlaub. I to jest coś o wiele lepszego niż urlop. Wollen wir da nicht heute in der Gegenwart. Czy nie powinniśmy dlatego dzisiaj, w obecnym czasie, für den Herrn Jesus leben? Żyć dla Pana Jezusa? Uns nicht mit dieser Welt einlassen? A nie mieszać się w sprawy tego świata? Ein Weg der Abwanderung gehen? Iść drogą, będąc odłączonym od tego świata? Nicht weil wir uns den Himmel verdienen müssen. Nie dlatego, abyśmy w ten sposób mieli sobie zasłużyć na niebo. Diese Zukunft ist uns sicher. Przyszłość nasza jest już zapewniona dla nas. Aber weil wir den Herrn Jesus ehren wollen. Ale ponieważ chcemy w życiu uczcić Pana Jezusa. Und weil für jede Treue eine Belohnung gibt. Ponieważ też i za każdą wierność będzie nas czekać zapłata. Das ist doch der Punkt. Heute im Leben verzichten. To jest właśnie ten punkt. Teraz, w obecnym życiu, z czegoś rezygnować. Aus Dankbarkeit. Z wdzięczności. Aus Liebe zu dem Herrn Jesus. Z miłości do Pana Jezusa. Und dann spornt es uns an. I to nas właśnie powinno zachęcać. Wenn ich hier für eine Zeit auf etwas verzichte. Jeśli teraz w tym czasie z czegoś rezygnuję. Es kommt einmal die Ewigkeit. Kiedyś nastanie wieczność. Und da muss ich auf gar nichts mehr verzichten. I wtedy już nie będę musiał niczym się ograniczać. Deswegen wollen wir Gott wohlgefällig dienen. Dlatego chcemy też Panu z upodobaniem służyć. Mit Frömmigkeit. Z śmiałością. Da sieht man an unserem äußeren Leben, dass wir zu Gott gehören. Aby było widziane w naszym życiu, że należymy do Boga. Sieht man das in meinem Leben? Czy widać to w moim życiu? Dass das Frömmigkeit ist. Czy jest to życie pobożne? Und in meinem Herzen, da darf Gottesfurcht sein. A w moim sercu powinna być bojaźń Boża. Das ist nicht Angst vor Gott. To nie jest strach przed Bogiem. Aber es ist Ehrfurcht vor Gott. To jest cześć w sercu przed Bogiem. Und aus dieser Herzenshaltung Gott gegenüber. I właśnie mając takie nastawienie serca w stosunku do Boga, folgt ein äußeres Leben in Frömmigkeit. To życie zewnętrzne właśnie odbywa się w pobożności. Jetzt kommen noch zwei Stellen über die Gnade. Jeszcze raz, jeszcze teraz przejdźmy do następnych dwóch miejsc, które mówią o łasce. Wir lesen Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Czytajmy wiersze z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków od 8 do 10. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Auf diesem Weg über diese Erde, auf dem wir Gott dienen wollen, brauchen wir Kraft. Na tej ziemi, którą idziemy i na której chcemy służyć Bogu, potrzebujemy siły. Da brauchen wir Festigkeit. Potrzebujemy umocnienia. Zuerst wird uns das feste Fundament gezeigt, das wir haben. Najpierw pokazany jest nam tutaj ten mocny fundament, który otrzymaliśmy. Jesus Christus, derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Auf diesem Fundament können wir fest und sicher stehen. Na takim fundamencie możemy pewnie, stabilnie stać. Aber jetzt brauchen wir auch Festigkeit in unseren Herzen. Ale teraz potrzebujemy również umocnienia serc. Wir merken das an unseren Herzen. My na pewno zauważamy to w naszych sercach. Das zieht die Welt. Świat nas ciągnie. Und ganz schnell hat sie in unseren Herzen etwas gefunden. I bardzo szybko możemy coś znaleźć w sercu naszym. Und es zieht uns in die Welt. Co nas ciągnie do świata. Und dann merken wir, eigentlich ist es beim Herrn Jesus besser. I
Za chwilę zauważamy, przecież przy Panu Jezusie to jest lepiej. Dann geht es hin und her. I to właśnie tak się odbywa. Raz tu.